Dzień dobry, kochani, Paulina Koziejowska. Rozpoczynamy program Łowcy Nagród. Jest godzinka 15:45, także czas już zacząć zarabiać pieniądze. Dokładnie, wy możecie zarabiać pieniądze. Pierwsze 50 zł już mam do oddania dla osoby, która powie mi, jakie słowo można użyć na literę D, po prostu. Kochani, pierwsze słowo, pierwsza runda jest najłatwiejsza z całej zagadki. Także osoby, które grały już tę zagadkę, doskonale wiedzą. Tutaj możecie podać dowolne słowo, byleby miało po prostu pierwszą literę D i miało cztery dodatkowe literki, czyli słowo ma 5 liter, rozpoczyna się literą D. Jeżeli ktoś ma pomysł już na rozwiązanie tej zagadki, na bycie zwycięzcą w tej pierwszej rundzie, to zapraszam gorąco do telefonowania, a ja tylko błyskawicznie przypomnę zasadę naszego programu. W naszym programie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możecie się zgłaszać dzwoniąc pod wskazany na dole numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły, moi drodzy, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowcynagród.com. I tak jak mówiłam, szukamy teraz słowa rozpoczynającego się na literę D. Słowo nasze ma 5 literek i ja bardzo gorąco Państwa zachęcam do wzięcia udziału w tej pierwszej rundzie, bo od razu powiem, że z rundy na rundę będzie coraz trudniej. Po prostu już wtedy, co ja będę teraz mówiła, co się będzie działo. Na razie czekam na pierwszą osobę, która poda mi słowo rozpoczynające się literką D na 5 literek. Przypomnę numer telefonu, pod który należy dzwonić, jeżeli masz już propozycję i ze stacjonarnych, i z komórkowych, żeby trafić tutaj do mnie do studia. No tylko tak można wygrać pieniądze, trafiając tutaj do mnie do studia, także ten numer trzeba wybrać. Ja do Was nie zadzwonię. 704-304-304 i czekam na pierwszą osobę. I dzień dobry, doczekałam się szybciutko, witam serdecznie. Dzień dobry. Poproszę. Na przykład. Danie. Danie, zgadza się, oczywiście, no, brawa, no ciekawa jestem, czy pan już zjadł jakieś drugie danie na przykład, no myślę, że tak, ale my już biegniemy dalej, tylko że tutaj ważna informacja, powiedziałam, że powiem przy kolejnych rundach, co się będzie zmieniało w naszej zagadce. W naszej zagadce zmienia się to, że literki w kolejnych kolumnach nie mogą się powtarzać. Oczywiście rozpoczynamy od litery D, ale na drugim miejscu nie może pojawić się już litera A, na miejscu trzecim literka N, na miejscu czwartym litera I, a na ostatnim miejscu samogłoska E. Także pan nam wykluczył takie literki, ale cały czas nasze słowo rozpoczyna się od litery D i cały czas ma 5 liter. Także tutaj, moi drodzy, wszystko zależy od Was, jak ta zagadka zostanie rozegrana w kolejnych rundach. Czy będzie łatwiej, czy będzie trudniej. To zależy od tego, jakie literki zostaną wyeliminowane. No pan już tutaj wyeliminował na przykład jako drugą literę A, co pewnie jest dużym utrudnieniem, bo jednak zwykle ta samogłoska pojawia się na drugim miejscu, zwłaszcza ta samogłoska A. No ale moi drodzy, to jest dopiero druga runda zagadki, także jeszcze chyba tak źle nie jest. Czekam na drugą osobę, która wybierze numer 704-304-304. Ja mam 50 zł do oddania. Pierwsza osoba już sobie zarobiła w fajny sposób pieniądze. Za ciekawy pomysł, Danie. To mnie też zawsze ciekawi, jakie pomysły wy podacie przy tych kolejnych rundach i naprawdę tak przeróżne pomysły wam przychodzą do głowy, ale moi drodzy, naprawdę cokolwiek przyjdzie wam do głowy, jeżeli oczywiście będzie pasowało do zagadki, to dzwońcie, podajcie to słowo i wygrywajcie pieniądze. No nie, że zastanawiacie się, a może Danie na przykład to głupi pomysł, prawda? Nie, kochani, to jest bardzo fajny pomysł, to jest oczywiście wasza zagadka, także jakie tutaj propozycje ja usłyszę, no to zależy od Was i od tego zależy, jakie będą kolejne rundy. Oczywiście musi to być słowo cenzuralne i nie może to być nazwa własna. No? Kochani, no czy ktoś już ma jakieś słowo? Ja tak myślę, że ta literka A na drugim miejscu troszeczkę mogła tam ludziom utrudnić zadanie, ale jednak... Ale jednak to jest dopiero druga runda. Już często tego typu zagadki grałam, więc wiem, że jesteście w tym dobrzy. Także, że ta druga runda na pewno pójdzie nam szybciutko. Tylko teraz, czy jest osoba przed telewizorem, która już ma pomysł? A może właśnie jesteście zajęci tym drugim daniem, no bo to jest taka godzinka, w sumie pora obiadowa. Czy jak już ktoś wrócił z pracy, no to może właśnie
co teraz robi. No je drugie danie, zjadł zupę, teraz je drugie danie. Może dlatego pan skojarzy, bo może pan je i ogląda telewizję. No bo przecież jeżeli jemy, to wcale nie musimy wyłączać tego telewizora, zwłaszcza jeżeli można wygrywać pieniądze. No i panu od razu się skojarzyło. To jest pierwsze skojarzenie. Kochani, jeżeli jakikolwiek pomysł, jakakolwiek propozycja teraz przyszła wam do głowy, to od razu wykorzystajcie to, że jest to dopiero druga runda. 704 304 304. Pan przed momentem wybrał ten numer telefonu. No. Kochani, druga runda, to jest dopiero szybciutko. Ja wiem, że to jest taka godzinka, że albo was jeszcze nie ma w domach, a jeżeli jesteście, to właśnie jesteście pochłonięci tym jedzeniem. No pierwsza rzecz, jak wpadamy po pracy do domu, to od razu jemy. No podobnie jest w sumie ze mną. Jak tylko skończę program, no to od razu jadę do domu i pierwsza rzecz, co robię, no to jem ten obiad. Troszeczkę późno to jest jak na obiad, bo tak godzinka 18 się robi. No ale moi drodzy, jak przed programem, to znowu jest za wcześnie, także każda pora niedobra. No ale kochani, jeżeli bym wiedziała, że mogę wygrać pieniądze, to na pewno bym ten obiad jadła oglądając telewizję. A teraz można bardzo łatwo wygrać kasę. Kto będzie drugim zwycięzcą? Masz to słowo, to się nie zastanawiaj. Tylko sprawdź, ja bardzo proszę, żebyś sprawdził, czy żadna literka się nie powtarza. Druga litera nie może być A, trzecia nie może być litera N jak Natalia, czwarta I jak Irena i ostatnia literka E jak Elżbieta. Te litery nie mogą nam się powtórzyć. Tylko pamiętajcie, że słowo zaczyna się od litery D, D jak Danuta. No kochani, co się dzieje? Jejku, no może tak, jeszcze was nie ma jednak przed tym telewizorem. A szkoda, bo teraz bardzo łatwo można wygrać pieniądze. Nie ma dużo osób przed telewizorami, wszyscy wracają z pracy, a teraz w ogóle śnieżyca już się tutaj w Warszawie zrobiła. No może nie śnieżyca, może przesadziłam, no ale śnieg już sypie. Śnieg sypie, więc pewnie korki są, więc dłużej ludzie wracają z pracy. Więc domyślam się, że dlatego właśnie ja jeszcze telefonu nie usłyszałam. No ale to pewnie kwestia chwilki, no ktoś tam ten telewizor za moment włączy i wpadnie na pomysł. Bo tutaj dużo kombinować nie trzeba. To jest druga runda zagadki. A to, że ta druga litera A została wyeliminowana, to już nie moja wina. To już pretensje do pana trzeba mieć. Ale mamy telefon. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę propozycję. Deser. No, deser. Dobrze, no, ale kochani, widzę, że pani już tutaj jest przy deserze. Pan był przy drugim daniu, a pani już tutaj zaczęła jeść deser. Albo powiem tak, moi drodzy, może właśnie pani się ten deser skojarzył w momencie, jak padła odpowiedź danie, no bo to też tutaj troszeczkę tak gramy w skojarzenia. Rzeczywiście, ja na to nie wpadłam, ale od razu można pomyśleć, że skoro danie, no to również i ten deser. Pani sprawdziła, czy te litery się nie powtarzają, wszystko było w porządku, wybrała numer telefonu, od razu trafiła do studia i stwierdziła, no że no czemu ma nie wybrać numeru, skoro ma pomysł na rozwiązanie zagadki, skoro wie, że o tej porze ludzi przed telewizorami nie ma, to sobie pomyślała, łatwo zarobię pieniądze, prawda? No i teraz można sobie spokojnie ten deser jeść. Kochani, ale teraz mamy trzecią rundę tej zagadki, także tak jak mówiłam, z rundy na rundę będzie coraz trudniej. Ale spokojnie, proszę się nie denerwować, to jest trzecia runda, także nie jest chyba jeszcze aż tak źle. Chociaż jest gorzej, no jest gorzej, bo na drugim miejscu nie mogą się pojawić już samogłoski A i E. Także tutaj ta sytuacja troszeczkę nam pokrzyżowała plany. Przypuszczam, że jeżeli ktoś miał pomysł na słowo przed tą propozycją deser, no to teraz być może tę propozycję musi zweryfikować, musi ją zmienić. Ale halo, uwaga, jak szybko mam telefon. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę propozycję pana. Jakie słowo pan ułożył? To. Jeszcze raz. Dyły, uty, o. A, dłuto, ty. Dyły, uty, o. Bardzo dobrze, że pan tak przeliterował. Także tak trzeba robić, kochani. Jeżeli ja nie dosłyszę, to tak trzeba robić. Tak trzeba robić, tak jak pan przeliterować, żeby wszystko było jasne. Gratuluję serdecznie. Pan wygrywa oczywiście 50 zł, także jest pan trzecim naszym zwycięzcą w sprawie tej zagadki. A my biegniemy szybciutko do kolejnej rundy. I bardzo mnie to cieszy, że ja tak szybciutko usłyszałam telefon przy tej trzeciej rundzie. Nawet szybciej niż przy rundzie
drugiej. Być może pan miał to słowo przygotowane w tym samym momencie, co pani to słowo deser. I uff, prawda, odetchnął pan z ulgą, że to słowo deser nie pokrzyżowało panu planu, że nadal to pana słowo pasuje do naszej zagadki. No mogłoby być tak, że druga literka byłaby u pana E, no i wtedy musiałby pan zmienić słowo, musiałby pan kombinować dalej. Ale teraz, moi drodzy, dobrze, już koniec tego, co by było, gdyby było. Zajmijmy się tym, czym jest. Co widzimy na ekranie? Na ekranie widzimy, no oczywiście mnie, tak, kochani, i widzimy naszą zagadkę, a dokładnie czwartą rundę naszej zagadki rozwiązujemy teraz. I, kochani, jest trudniej, bo to już no dosyć taki no średnio zaawansowany, bym powiedziała, etap zagadki. Tak jakby na przykład to na jakieś takie levele mierzyć, no to takie levele językowe, no to to już bym powiedziała, że to taki poziom, no nie wiem, B1 na przykład. Tak, 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 coś w tym stylu. I moi drodzy, słowo nasze rozpoczyna się od litery D, ale na drugim miejscu nie mogą pojawić się takie literki jak A jak Anna, E jak Elżbieta, E jak Łucja. W drugiej kolumnie nie mogą pojawić się takie litery jak N jak Natalia, S jak Sebastian, U jak Urszula. Na czwartym miejscu już wy wyeliminowaliście takie litery jak I jak Irena, E jak Elżbieta i T jak Tadeusz. I na ostatnim miejscu, czyli w tej piątej naszej kolumnie, nie mogą pojawić się takie litery jak E jak Elżbieta, R jak Robert i O jak Olga. No? No wiem, 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 że trzeba było korzystać, prawda? Jak zagadka była prosta, ale co jeżeli kogoś nie było w domu, no to jak miał korzystać? No to teraz proszę sobie spokojnie usiąść, zastanowić się, jakie tutaj słowo nam pasuje. Ja wiem, że to nie jest prosta sprawa, żeby tak nagle do głowy nam przyszło słowo rozpoczynające się na literę D, mające 5 liter. I co wymyślimy pewnie jakąś naszą propozycję, to się okazuje, że o nie, ona nie może być, no bo tutaj jakaś literka w kolumnie się powtarza. No właśnie ta literka A na drugim miejscu troszkę nam skomplikowała zadanie. Ale kochani, to jest dopiero czwarta runda zagadki, także no może też nie powiem tak w 100%, że dopiero, że jest bardzo łatwo. Powiedziałam, że to jest taki poziom średnio zaawansowany, no. No bo tutaj no, nie jest jeszcze jakoś bardzo trudno, ale już jest zdecydowanie trudniej niż przy pierwszej i drugiej rundzie. Chociaż najbardziej moim zdaniem to słowo danie nam zepsuło plany co do innych słów. Bo właśnie ta litera A, jak usłyszałam, no to z jednej strony się bardzo ucieszyłam, że tak szybko usłyszałam telefon od pana i że mogłam panu dać 50 zł, ale jak usłyszałam propozycję danie, to ja już wiedziałam, że ta propozycja pokrzyżuje wielu osobom plany. Może o to panu chodziło? No bo teraz może pan spokojniej kombinować, zastanawiać się nad słowem, no bo jest trudniej już. Przez to, że na drugim miejscu nie może być litera A. A ciekawa jestem, czy ktoś pierwszy raz ogląda nasz program i teraz zastanawia się, o co w ogóle chodzi w tej zagadce. No więc już 3 osoby wygrały pieniądze, a teraz walczymy w czwartej rundzie. Czwarta osoba ma szansę zarobić kasę, jeżeli poda mi słowo rozpoczynające się na literę D, słowo mające 5 literek i nie mające liter, które się powtarzają w poszczególnych kolumnach, czyli proszę zobaczyć, na drugim miejscu była już litera A, litera E i litera E. Ja wiem, że to wygląda strasznie, bo wiele słów właśnie ma albo A, albo E na drugim miejscu. A tutaj już te literki są wykluczone. No i tak samo na trzecim, czwartym i piątym litery, które już są powyżej, nie mogą się pojawić w słowie, które wymyśliłeś. Bo może już jakieś słowo wymyśliłeś, to ja bardzo proszę, żebyś dokładnie sprawdził, czy to słowo na pewno pasuje do naszej zagadki. Do naszego diagramu może nawet bym powiedziała, bo to taki troszeczkę diagram nam się zrobił. No i ja czekam na czwartą osobę, której z przyjemnością wręczę 5 dyszek. Kto zna to słowo, wybiera teraz numer do studia, bo naprawdę szkoda czasu. Tylko czy ktokolwiek zna to słowo? To jest takie kluczowe moje pytanie. Czy jest osoba, która to słowo zna? W
Przypomnę może tylko numer telefonu, żeby wszystko było jasne, bo być może masz już to słowo i teraz nie wiesz, co zrobić, żeby trafić tutaj do mnie do studia. No to uwaga, wybierz teraz razem ze mną, niezależnie od tego, czy masz telefon stacjonarny, czy telefon komórkowy, ten sam numer telefonu ze wszystkich telefonów obowiązuje. 704 304 304. No. No może ktoś tam już ten numer wybiera teraz. Tylko dokładnie bardzo proszę sprawdź swoje słowo, żeby nie było tutaj żadnych błędów. Chociaż może ja już nie będę krakać, bo jak tak zaczynam krakać, to wtedy słyszę telefon jakiś błędny. Także skoro jest dobrze, skoro fajnie nam idzie, żadnych błędów nie ma, to na pewno nie będzie i za chwilkę usłyszę odpowiedź do czwartej rundy. Jak ktoś wymyślił słowo, to na pewno usłyszę. No bo przecież, jeżeli masz to słowo, no to przecież nie zatrzymasz tego słowa dla siebie, no bo po co? To bez sensu byłoby rozwiązywać zagadkę i nie dzwonić. To już lepiej nie oglądać programu, jeżeli się chce w ogóle no, nie zadzwonić tutaj, nie chce się zadzwonić, no to lepiej nie oglądać programu, no bo oglądać po prostu i rozwiązywać jeszcze zagadkę, no to to jest w ogóle bez sensu, jeżeli się nie chce tutaj zatelefonować. Bo i tak już czas poświęciliście. I halo, dzień dobry. A witam, dzień dobry. A, witam serdecznie, poproszę pana słowo, które pan wymyślił. Dresy. Dresy? Tak, dobrze? Nie, nie pomylił się pan. Gratuluję, bardzo, bardzo prawidłowa odpowiedź jak najbardziej. No to uwaga, kochani. Porobiło się nam, prawda? Moi drodzy, no ale trzeba takimi pierwszymi skojarzeniami kombinować. No właśnie, może pan teraz siedzi w domu, wrócił z pracy, już przebrał się w dres, prawda? I tak sobie pomyślał, no przecież dresy, no przecież pasuje ta odpowiedź tutaj jak najbardziej. Oczywiście, że pasuje, bo się słowa w poszczególnych kolumnach nie powtórzyły. Także teraz dzięki panu przebrnęliśmy, nawet nie powiedziałabym może, że przebrnęliśmy, bo fajnie, płynnie przechodzimy z kolumny do kolumny, z rundy na rundę i jesteśmy w piątej rundzie, kochani. I teraz... Nasze słowo rozpoczyna się literą D. Ma 5 liter i uwaga, w drugiej... Ojejku, nawet nie zdążyłam tłumaczyć, o co chodzi. Halo, jak szybko telefon. Wita. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę pani propozycję. Proszę pani, będzie dzban. Dzban, sprawdźmy, Marcinku, czy wszystko się zgadza? Brawo, 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 proszę pani, naprawdę zaskoczyła mnie pani, że ja tak szybko usłyszałam telefon. No to w takim razie, skoro tak nam dobrze idzie, mamy tak dobre tempo, to dajmy stówę za kolejny telefon. Dziękuję bardzo, no i to jest szósta runda, bardzo szybko teraz żeśmy z tej... Zobaczcie, z tej czwartej rundy już jesteśmy w rundzie szóstej. No mega szybko to poszło. Naprawdę powiem wam, że jestem zaskoczona, że tak takie tempo, no to wy narzuciliście, mówiłam od początku tej zagadki, że to wy ją reżyserujecie, kochani. Tak naprawdę no równie z tą zagadką jest, nieraz na przykład na drugą rundę muszę strasznie długo czekać. Nieraz na rundę czwartą, piątą, a tutaj zobaczcie, czwarta i piąta runda błyskawicznie rozegrane. A w zasadzie ta piąta, no bo na czwartą troszeczkę musiałam poczekać na tę odpowiedź dresy. A tutaj bardzo szybko, może też jeszcze jakaś osoba miała przygotowaną jakąś propozycję, bo ja przypuszczam, że i ta propozycja dzban i ta propozycja dresy mniej więcej w tym samym momencie się wykluły, że tak powiem. I się udało tutaj pani, że ta odpowiedź dresy nie weszła w konflikt z tym dzbanem. No to może jeszcze czyjś pomysł też nie wszedł w konflikt z tymi pomysłami, które tutaj są na tablicy. A dlaczego ja mówię, żeby wasza propozycja nie wyszła w konflikt, to nie jest, że tutaj coś się wydarzy, tylko o co chodzi? Muszę to wytłumaczyć, bo może ktoś, na pewno ktoś pierwszy raz ogląda program.
No przecież często tak jest, że wracamy z pracy, skaczemy po kanałach i akurat włączamy jakiś tam program, no i na moment się może ktoś zatrzymał teraz, no to oglądasz program Łowcy Nagród, gdzie można wygrywać pieniądze i bardzo fajna informacja, że już 5 osób wygrało u nas kasę, ale nie w ogóle, tylko dzisiaj. Dzisiaj 5 osób wygrało pieniądze i teraz 6. osoba ma szansę wygrać 100. Tylko co trzeba zrobić? Trzeba podać mi słówko rozpoczynające się na literę D, słowo, które ma 5 liter, cały czas 5, no bo to już jest 6. runda zagadki. Z tym, że dlaczego jest trudniej? No bo litery w poszczególnych kolumnach nie mogą się, moi drodzy, powtarzać. Czyli spójrzmy, co się tutaj dzieje. W drugiej kolumnie nie mogą się pojawić takie literki jak A jak Alicja, E jak Elżbieta, E jak Łukasz, R jak Robert, Z jak Zbigniew. Dużo tych liter wyeliminowanych, prawda? Jest, także trzeba być czujnym, układając swoje słowo. W trzeciej kolumnie nie mogą pojawić się takie litery jak N jak Natalia, S jak Stefan, U jak Urszula, E jak Elżbieta i B jak Beata. No to przechodzimy do rundy czwartej. Tutaj wykluczyliście takie litery jak I jak Irena, E jak Elżbieta, T jak Tadeusz, S jak Sebastian, A jak Anna. No. Czy jest już pierwsza osoba, która ma słowo? Tylko bardzo proszę, dokładnie sprawdźcie, czy te litery się nie powtarzają. Bo może ktoś tam już wymyślił jakąś propozycję, to wybierając ten numer sprawdź jeszcze. Sprawdź, czy na pewno się... Czy na pewno twoje słowo pasuje do tej zagadki. A żeby pasowało, to te litery w kolumnach nie mogą się powtarzać. I w ostatniej kolumnie nie może się pojawić E jak Elżbieta, R jak Robert, O jak Olga, Y jak Y-kowski i N jak Natasza na przykład. No. Słuchaj, tylko ja teraz do reżyserki mówię, drodzy Państwo. Ja myślę, że powinniśmy zaproponować taki bonusik, wiesz, bo teraz już jest trudno. Ja te zagadki tego typu już grałam i wiem, że jest trudno przy tej 6. rundzie. I tak jestem zaskoczona, że tak szybciutko sobie z 5. rundą tutaj poradziliśmy, bo myślałam, że przy tej 5. będzie już problem. Ale dajmy tego bonusa, bo jak ktoś znajdzie to słowo w miarę szybko, no to fajnie, żeby sobie zarobił więcej kasy. Udało się, kochani, 2900 w bonusie. No nie spodziewałam się, że aż tyle tutaj reżyser nam da. Kochani, ja widzę, że to będzie trudna runda, ale to będzie bardzo owocna runda, bo ktoś będzie miał szansę zarobić sobie nawet 3000 zł. No i o co chodzi? Szybciutko tłumaczę. 100 zł to jest nagroda gwarantowana, którą otrzymasz, jeżeli podasz mi to słowo, a potem odpowiesz na 5 prostych pytań i wygrasz 2900, czyli w sumie masz szansę wygrać nawet 3000 zł. Pytanka są bardzo proste, także największym problemem, ja myślę, że teraz w tej walce o 3000 zł jest ułożenie tego słowa. Prawda? Które słowo tam przychodzi wam do głowy, to się okazuje, że literka się już powtarza, że tutaj coś tam no, nam nie wyszło, bo na przykład w trzeciej kolumnie jest litera E, a nie może być, no bo zobaczcie, w słowie dresy była litera E. Ja teraz też tak się zastanawiam, jakie to słowo może być. Moi drodzy, no teraz to wszystko zależy też troszeczkę od szczęścia. Kto jako pierwszy na to słowo wpadnie? Ale też, bo reżyser właśnie mówi, że no, kto pierwszy wpadnie na to słowo, ale moim zdaniem też trzeba no, mieć czas, żeby to słowo wymyślić. Wiesz, Marcin? No, ja wiem, czemu Marcin dał tak szybko tego bonusa, czemu się ze mną nie kłócił, bo oni sami, ja słyszę, że w reżyserce szukają tego słowa i się zastanawiają, czy takie słowo jest, no bo się zaczynają denerwować, no bo wiele słów nie pasuje. No tutaj znaleźli dolar, tak? Ale nie pasuje dolar, nie pasuje Marcin dolar, bo tutaj była literka R w tym, w słowie deser.
A to jest najgorsze, prawda? Jeżeli znajdziemy słowo i się okazuje, że w tej ostatniej na przykład kolumnie, prawda? Już tutaj wydaje nam się, że wszystko jest okej. I ostatnia kolumna, tak jak z tym słowem dolar, nam psuje nam plany, żeby wygrać złotówki, prawda? No bo tutaj 3000 zł, kochani, można wygrać. No to pomyślmy, no. No wiecie, na przykład miałam takie słowo dukat, takie oryginalne, mało spotykane. No od razu mi się właśnie z tą literą D skojarzyło, ale już no niestety, no ten dukat nam nie pasuje, no bo literka A jest przedostatnia. No ta litera A jest i w drugiej kolumnie, i w kolumnie czwartej, także już z dwóch kolumn została wykluczona. No, no przez was, prawda? Sami żeście wykluczyli te literki. Nieraz jest tak, że wyklucza się litery, które nie utrudniają tak rozwiązania zagadki w kolejnych rundach. No nieraz jest tak jak teraz, że w tej drugiej kolumnie ta litera A i w tej kolumnie czwartej no bardzo nam pokrzyżowała plany, no bo zobaczcie, że jest ciężko. No ale moment, ktoś na pewno znajdzie. Ktoś na pewno znajdzie. Słuchajcie, jedno słowo, no musi przecież być. Ja teraz tylko jeszcze słucham, co tam reżyserka mówi, czy oni w końcu znajdą to słowo. Mówią, że mają. Tak? Ale jedno znalazłeś słowo, czy masz więcej tych propozycji? Na razie jedno. No nie jest to dobry znak, wiesz, skoro masz jedno, a troszkę czasu minęło, a macie tam, przecież no, jest tam was troszkę osób, prawda? No to taka burza mózgów powstała i co, na tę burzę mózgów tylko jedno słowo żeście wymyślili? No to może ktoś z widzów ma ten pomysł, ten sam? Może to samo słowo ktoś wymyślił? No skoro tam w reżyserce się udało, tylko... No tak jak mówię, no burza mózgów, prawda? Jak więcej osób tak się zastanawia, to wtedy szybciej jakieś słowo do głowy jest w stanie przyjść. Chociaż są ludzie, którzy wolą pracować tak w skupieniu, raczej w samotności. Ważne, żeby metoda była skuteczna. Jeżeli też macie jakąś burzę mózgów, no to na pewno tą kasą będziecie w stanie się podzielić, prawda? No to już jest się czym dzielić. No kochani, kto ma słowo? Bo czas już niestety kończyć zagadkę. Moi drodzy, jedno słowo warte nawet 3000 zł. Ja wiem, że nie jest łatwo. O, teraz reżyser mówi, no niech powiedzą już to słowo. Teraz taki mądry, że wymyślili. Ale to nie takie proste, wiesz, zobacz, ty się nie denerwowałeś aż tak bardzo, jak ludzie się denerwują, bo ty i tak nie miałeś szansy wygrać tej kasy, więc żeś tak na spokojnie wymyślał to słowo. Poza tym, tak jak mówiłam, zrobiliście burzę mózgów i ten pomysł jakiś wpadł wam do głowy, a ludzie jednak się stresują, bo boją się, że ktoś ich wyprzedzi, więc tutaj te nerwy powodują, że jest jeszcze trudniej to słowo wymyślić. Widzisz, no, wy wymyśliliście, a ja na przykład nie wymyśliłam. A co gorsza, mnie już na przykład tylko po głowie chodzi to słowo dukat, o którym pomyślałam na samym początku i już nic innego mi do głowy nie chce przyjść. To jest właśnie bez sensu przy tego typu zagadkach. No bo po chwili się zaczynamy po prostu sugerować, czy tym, co już jest tutaj w tych poprzednich rundach, czy czymś, co przyszło nam do głowy. No tutaj właśnie już teraz mi ten dolar chodzi po głowie, bo mi tutaj reżyser powiedział to słowo i ten mój dukat. No i nic innego już mi do głowy nie chce przyjść. Oczywiście są jeszcze te propozycje, które wy podaliście. A o niczym innym już jakoś nie myślę. No nie jestem w stanie niczego wymyślić. A mało tego, jak nawet tak myślę, to ta druga literka i tak mi do głowy przychodzi A. Bez sensu, prawda? No bo nie powinnam myśleć takimi kategoriami, że druga litera jest A, bo druga nie może być A. Ale jaka może być ta druga litera? No nie może być też E. Często też po D pojawia się litera R, no ale tutaj została zdyskwalifikowana z powodu słowa dresy. Na przykład drops mógłby być, prawda?
Ale nie może być, no bo litera R oczywiście już się pojawiła. Koniec rundy? Tak, to ostatni moment. No ja powiem moment, reżyserka, no chwilkę, bo teraz ja się zaintrygowałam, jakie to jest słowo. Moment, 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 daj ludziom pomyśleć przez chwilkę, wiesz, bo cały czas albo każesz mi coś mówić, że mają się pospieszyć i tak dalej, albo tutaj dajesz jakieś informacje, że jest koniec rundy, ostatni moment, więc nie dajesz ludziom się skoncentrować. Wy mieliście chwilkę, ja wam nie przeszkadzałam, jak wy wymyślaliście to słowo. Uwaga. Moment, moment, moment. No. Kochani, zróbmy w takim razie tak. 10 chwil. I musimy tę zagadkę kończyć. No bo chyba jednak ta zagadka jest za trudna. Nie na dzisiejszą pogodę, kiedy ludzie po prostu utknęli w korkach i naprawdę jest bardzo mało osób przed telewizorem. 10 chwil ja poproszę. Reżyserka. Tylko na te 10 chwil ja bym poprosiła, żeby podwyższyć stawkę. Zagrajmy o ten duży bonus, bo no zobacz, jeżeli ktoś tam przed telewizorem jednak jest i poda mi to słowo, no to niech zostanie nagrodzony taką dużą ilością kasy. Niech ma szansę wygrać nawet, ja bym proponowała 5000 zł. No. Na 10 chwil, jak nikt nie znajdzie tego słowa, jak się nie uda, to zmienimy zagadkę po prostu. Ostatnich 10 chwil. Kochani, reżyser zgodził się. 5000 zł nawet teraz możecie wygrać. Reżyser doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jest trudno, mimo że on to słowo wymyślił, ale wie, że jest trudno, więc może jest to jakieś niepopularne też słowo. Często podczas tego odliczania ja słyszę dźwięk telefonu, także ja liczę, że to będzie taki dobry znak, że rozpoczęliśmy to odliczanie.
może ktoś potrzebuje takiej mobilizacji. No to teraz jest i motywacja finansowa naprawdę bardzo, bardzo fajna. No a po drugie ta mobilizacja czasowa. 10 chwil tylko jeszcze ta zagadka z nami będzie. Kochani, czy ktoś znalazł to słowo? Bo za długo ta zagadka z nami jest. Jedna osoba, która miała też czas, żeby się tymi literami pobawić. Bo tutaj, tak jak powiedziałam, potrzeba czasu. To nie jest pierwsza, druga runda zagadki, kiedy jakiekolwiek praktycznie słowo nam pasuje. To już jest runda szósta, to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Tutaj każde słowo, co przychodzi nam do głowy, zostaje wykluczone, no bo jakaś tam literka się powtórzyła, ale to wy żeście ustalili zasady gry, to wy podaliście te słowa, które są w poprzednich rundach i to wy zarobiliście za te słowa kasę, także czekam teraz na osobę, może któraś z osób, która podała słowo w poprzednich rundach, ma pomysł na uporanie się z tą zagadką. Skoro takie słowa ktoś podał, no to może teraz jakiś pomysł, jak skończyć tę szóstą rundę? Oczywiście my tę rundę skończymy za 9 chwil. Najwyżej przejdziemy do łatwiejszych zagadek, ale ja bym chciała, żeby ktoś z was skończył tę rundę. No. 8. Masz to słowo? No to się nie zastanawiaj, masz przewagę nad większością. Ludzie tego słowa prawdopodobnie jeszcze nie mają. No i raczej też no, nie sądzę, żeby mieli, bo też niewiele osób przed telewizorem jest. Więc teraz wybierz numer, póki ktoś nowy nie włączył telewizora. Bo może ktoś wróci z pracy za chwilkę i włączy telewizor i akurat wpadnie mu do głowy to słowo. Także wykorzystaj to, że niewiele osób jest przed telewizorem. Jeszcze niewiele osób. A w sumie dobrze zrobiłeś, że zostałeś dzisiaj w domu, jeżeli ktoś w domu dzisiaj został, bo pogoda jest straszna, także bez sensu było się ruszać. A teraz zobacz, możesz jeszcze wygrać nawet 5000 zł. Także ten dzień naprawdę może być dla ciebie bardzo szczęśliwy, tylko musisz podjąć wyzwanie. Musisz się skoncentrować i jeszcze zdążysz nawet to słowo wymyślić, bo 8 chwil zostało, no to troszkę tego czasu jeszcze masz, ale to musi być pełna koncentracja, pełna mobilizacja teraz w tym momencie. Wiem, że takie słowo jedno jest, reżyserka mi powiedziała, że jest, nie powiedzieli mi jakie to słowo, żebym wam nie wygadała, no bo nieraz prawda się zdarza, tak? Jak się tak bardzo chce podpowiedzieć, że za dużo się coś tam powie, więc ja tego słowa nie znam niestety. Ale może ktoś z was mi je powie. Wystarczy, że trafisz tutaj do studia, wypowiesz to słowo tutaj na żywo, to jest program na żywo, także jak tylko tutaj trafisz, wypowiesz to słowo, no to już jesteś zwycięzcą i potem masz szansę zawalczyć o bonus. 7 chwil. Kto ma pomysł na to słowo? Wiem, że to nie jest proste teraz, to teraz jest naprawdę trudna zagadka, bo co przychodzi nam do głowy jakieś słowo, to się okazuje, że nie może ono pasować tutaj do naszej zagadki, po prostu ono nie pasuje, jest wykluczone przez jakąś tam literkę. No i co mamy zrobić? No myśleć dalej, kochani, bo do wygrania nawet 5000 zł, nie poddawać się. Naprawdę w tym momencie, na tym etapie nie wolno się poddać, bo to jest 5000, ludzi nie ma przed telewizorami, więc nie masz konkurencji. A masz jeszcze 6 chwil, więc jeszcze zdążysz to słowo wymyślić. No mam taką nadzieję. No. Może teraz w tej połowie odliczania usłyszę telefon.
No nie mają ludzie tego słowa, za trudna jest ta runda, wiesz? Za mało osób jest przed telewizorem, żeby była szansa, że ktoś to słowo mi poda, wiesz? Ja tak już przestałam troszeczkę mieć nadzieję, że się uda. Oczywiście doczekamy do zera, no bo już żeśmy powiedzieli, więc nie możemy teraz tego odliczania przerwać, bo może ktoś tam jednak jest, kto teraz wybiera numer, ale pamiętaj, czekamy tylko do zera. Ostatnich 5 chwil, no to musimy już kończyć tę zagadkę w zasadzie, więc czy jest osoba, której udało się... Wiem, że jest trudno, więc wcale się nie zdziwię, jeżeli nie ma takiej osoby, ale jeżeli jest osoba, której udało się ułożyć słowo pasujące do naszej zagadki, do naszej 6. rundy, to teraz zapraszam Cię do wybrania numeru, bo za chwilkę będzie już za późno. Ja muszę w ciągu tych 5 chwil usłyszeć Cię w studio, także teraz wybieramy numer. Nie musi to być oczywiście zero, prawda? Możesz już teraz trafić do studia, także nie czekajcie do zera, bo to też nie ma sensu, bo może być za późno, ktoś może Was wyprzedzić. No, nigdy nie wiesz, czy za chwilkę konkurencja jednak nie wpadnie, no bo ktoś tam, mam nadzieję, że jeszcze poza Tobą jest przed telewizorem, może chociaż kilka osób. No więc mimo, że trudna zagadka, to nie masz gwarancji, że za chwilkę też ktoś nie wpadnie na pomysł. Także dopóki tylko Ty jesteś z pomysłem, to wykorzystaj to, że po prostu masz ten szczęśliwy dzień, że akurat Tobie udało się to słowo wymyślić. 4 chwilki masz na to, żeby podjąć decyzję. No reżyser mówi, że nie mają ludzie tego słowa, no. Nie no, może ktoś ma jednak. Wiesz co, poczekaj chwilkę, bo wiesz co, ludzie wracają teraz z pracy, może ktoś akurat włączy telewizor, kto od razu wpadnie na pomysł, bo to jest zagadka, która wymaga jednak czasu. Wiesz, ktoś włączył teraz telewizor, zaczął rozwiązywać, dopiero na przykład 30 sekund czy minutkę rozwiązuje tę zagadkę, myśli nad tym słowem, bo dopiero wrócił do domu i co, my teraz tę zagadkę zabierzemy? Poczekajmy jeszcze chwilkę, no 3 chwilki jeszcze mamy, także nie poganiajmy ludzi, może się komuś uda. Trzy chwile. No. No wiem, że źle to wygląda, ale ja jestem dobrej myśli. Wierzę, że ktoś teraz pracuje nad tą zagadką. A może ktoś już rozpracował tę zagadkę? Może ktoś już wybiera numer? 704-304-304. Te 3 chwilki bardzo szybko miną, także jeżeli masz rozwiązanie, to już nie czekaj ani sekundy. Ma ktoś? No. Moment. W tej trzeciej chwilce może się uda. No kochani, która jest w ogóle godzina? No zobaczcie, już powracali może niektórzy z pracy, także reżyserka, jeszcze chwilkę, ja bardzo proszę, poczekajmy, dobrze? Bo on już chce nawet, on już mówi, że nie, że już chce tę zagadkę zmieniać. Nie, zwolnijmy to odliczanie, dobrze? Bardzo proszę. Uda się, zobaczysz, ludzie już wrócili z pracy. No jeżeli ktoś skończył pracę o godzinie 16, no to może już zdążył wrócić do domu, włączył telewizor i teraz rozwiązuje zagadkę. 2 chwile, no Marcin, nie wygłupiaj się. Chwileczkę poczekajmy jeszcze. Zobaczysz, że się uda. Naprawdę gwarantuję Ci to, że się uda.
Kochani, nawet 5000 zł dla jednej osoby. Dla osoby, która znalazła to słowo. Jejku, no... Jeden. Uwaga, ostatni moment to jest. Przypomnę szybciutko, o co chodzi, bo reżyser chce kończyć zagadkę, a ja wierzę, że ktoś nowy tutaj dołączył do nas i może się zastanawia w ogóle, o co chodzi. Może wymyślił słowo i nie dzwoni, bo nie wie, czy dobry w ogóle ma plan, czy dobry pomysł. No to tak, jeżeli wymyśliłeś słowo, które rozpoczyna się od litery D i ma 5 liter, tutaj te literki musisz uzupełnić, tylko że w poszczególnych kolumnach litery nie mogą się powtarzać, czyli przykładowo w drugiej kolumnie nie może pojawić się litera A, która pojawiła się w pierwszym wyrazie, nie może pojawić się litera E, Eł, R i Z. W trzeciej kolumnie N jak Natalia, S jak Sebastian, U jak Urszula, E jak Elżbieta, B jak Barbara i tak dalej, kochani. Jeżeli twoje słowo, które wymyśliłeś, nie ma tych liter, one się nie powtarzają, oczywiście na przykład litera A może pojawić się w kolumnie trzeciej, nie że w ogóle została wykluczona, żeby ktoś tak nie pomyślał. Tylko nie może być na przykład właśnie litera A w kolumnie drugiej i w kolumnie czwartej, bo tam już się pojawiła. Może być na końcu, może być w kolumnie trzeciej. Na początku musi być litera D. No musi być takie słowo, tylko czy ktoś to słowo wymyślił? Ja wiem, że jest to trudna zagadka. Teraz jak wytłumaczyłam, to pewnie może ktoś nawet miał jakiś inny pomysł, sobie pomyślał, nie no, nie mogę zadzwonić, bo moje słowo nie pasuje do tego diagramu. Ale ja muszę mówić, o co chodzi, żeby nie mieć tutaj żadnego błędnego telefonu. Dlatego pewnie na razie tego telefonu nie mam, bo jest naprawdę ciężko. Gdyby to było takie proste, no to już by telefony tutaj były, tak jak na początku tutaj zagadki. Pierwsze 5 rund żeśmy rozegrali i wszystko się udało, wręczyłam ludziom kasę. Nawet tę 5. rundę dosyć szybko. Przy 4. był taki lekki zastój, ale to nie to, co teraz. No teraz to jest naprawdę no, jakaś masakra. Ja nie wiem, czy tylko to jedno słowo nie istnieje, które reżyser mi wymyślił. Ale jeszcze jest jeden na ekranie. Także to jest ostatnia szansa. Jeżeli wymyśliłeś to słowo, to teraz szybko zapraszam do telefonowania. To jest ostatni moment na to, żebyś wygrał nawet 5000 zł. No Marcin, moment, no Marcin mi mówi, że nie mają ludzie tego słowa. No wiem, że nie mają, gdyby ktoś miał, to by zadzwonił, ale za chwilkę ktoś będzie miał. Ja w to wierzę. Skoro wy tam znaleźliście słowo, no to ktoś przed telewizorem też musiał znaleźć to słowo. Wiesz co, Marcin, ja mam taką prośbę, dajmy tę zagadkę na pełny ekran, bo te literki są takie małe, że ludziom się może odechcieć po prostu pracować nad tą zagadką. Na moment, na ostatni moment. Kochani, teraz podejdźcie do telewizorów. Da się jeszcze, o właśnie chciałam się zapytać, czy da się jeszcze powiększyć, dało się, dało się. No to teraz podejdźcie do telewizorów, teraz te literki są większe. Jeszcze chwilkę mamy, jeszcze sekundkę mamy, moi drodzy. To zero zniknęło, ale spokojnie, jeszcze ta zagadka jest do rozwiązania. Poprosiłam reżysera, żeby dał ją na duży ekran, żeby było wam łatwiej ją rozwiązać. No. No, że też teraz dopiero wpadłam na pomysł, żeby ją powiększyć, bo może w tym jest problem. Przecież mamy te małe telewizorki, no to ciężko jest przecież coś wypatrzeć. Słuchaj, no nie wiem, co znajdę jakieś słowo, to nie pasuje. Ale moment, momencik, momencik, to jest taka godzina, że ludzie wracają z pracy. Także ktoś na pewno za chwilkę wpadnie na to słowo. Kochani, pamiętajcie tylko, że to musi być słowo, które istnieje w słowniku języka polskiego. To nie mogą być 4 jakieś przypadkowe litery, które ktoś dostawi sobie do tej litery D, no i co? No i nic, no i... Wtedy nie będę mogła zapłacić.
Moment, moment, reżyserka, poczekajcie jeszcze chwilkę, proszę. Ważne jest to, żeby rozwiązać zagadkę, zwłaszcza, że tak dużo pieniędzy dajemy. Pamiętajcie, że litery w kolumnach nie mogą się powtarzać. To jest najważniejsza informacja. No jest problem. No jest problem. Czasem tak jest, niestety. No nieraz nawet przy takich wcześniejszych rundach zdarza się nam utknąć. Po prostu nie ma osoby, która ma pomysł konkretny. Tutaj trzeba po prostu wpaść na pomysł i tyle. Ale też trzeba troszeczkę czasu właśnie nad zagadką spędzić. I dlatego ja wierzę, że teraz ludzie, którzy wrócili z pracy, no to usiedli nad tą zagadką i zastanawiają się, więc ja nie pozwolę reżyserowi teraz tej zagadki skończyć. Słuchajcie, na ten ostatni moment dorzucam jeszcze tysiaka na własne ryzyko. Daj 6000, ja już powiedziałam, no nie miał wyjścia, musiał dać, jak już powiedziałam, że daje 6000, to no to tak. Kochani, kto ma to słowo? Może patrzysz się na te litery, coś tam przyszło ci do głowy? No. Bo Marcin mówi, że nie ma widzów przed telewizorami. No na pewno nie ma części osób, bo część osób kończy pracę o godzinie 17, co dopiero dojdą do domu gdzieś tak w okolicach 18, więc na pewno nie ma części osób. A część osób, nawet jeśli jest przed telewizorem, to dopiero zdążyła ten telewizor włączyć. Kochani, kończymy zagadkę. Ja wiem, że jest trudno, ale mam nawet 6000 zł dla was do wygrania. I ja teraz nie zgadzam się, żeby ta zagadka została zakończona bez osoby, która wpadnie tutaj do mnie do studia. Uda się na pewno. Kto podejmie wyzwanie i znajdzie to słowo? Może już ktoś znalazł? Wybierzmy razem numer, może ja numer podyktuję, dobrze? Bo może jednak ktoś ma to słowo i nie wie, co zrobić. No to żeby wygrać nawet 6000 zł, musisz trafić tutaj do mnie do studia. A droga jest tylko i wyłącznie jedna. Jest jeden numer telefonu, który tutaj do mnie prowadzi. To numer to 704-304-304 i ze stacjonarnych, i z komórkowych wybierasz ten numer. 704-304-304 i szybciutko teraz musisz zatelefonować, bo Marcin mi cały czas mówi do ucha, że my musimy kończyć zagadkę. Ale czy ty nie rozumiesz, że ludzie wrócili z pracy? I teraz dasz im zagadkę za 50 zł, no co ajajaj, ajajaj. Nie, mnie to nie interesuje, ja nie kończę tej zagadki. Ktoś z państwa skończy tę zagadkę. Nie dam zagadki za 50 zł, bo ty tak chcesz. Jak wrzucisz tutaj zagadkę za 50 zł, to ty przyjdziesz i będziesz prowadził dalej program. Ja za chwilkę usłyszę telefon. Ja wiem, że jest trudno. Wiem, że jest trudno, utknęliśmy i po prostu musimy poczekać na tego widza, który znajdzie to słowo. Nie mamy wyjścia. Nie dam teraz zagadki za jakieś 50 zł. Po prostu nie ma takiej możliwości. Kochani, pytanie teraz do was. Czy ktoś znalazł to słowo? No bo jak się reżyser uprze, no to on po prostu skończy tę zagadkę. Ja tak jak powiedziałam, jeżeli da zagadkę jakąś tam za 50 zł, a z tej zagadki zrezygnuje, to po prostu opuszczę to studio. No ale no co, no zagadka i tak będzie już po zagadce, bo on poda rozwiązanie, zdejmie zagadkę z ekranu, no i tyle. No nie będzie mniej zagadki. Dobra, jeżeli jest przed telewizorem,
To jest taki wielki apel do jednej, może dwóch, no maksymalnie pewnie trzech osób, które są teraz przed telewizorem. Jeżeli ktoś z was ma słowo pasujące do naszej zagadki, sprawdziliście oczywiście to słowo, że żadna litera w kolumnie się nie powtarza, to teraz błyskawicznie niech razem ze mną wybierze numer telefonu, bo to jest ostatni dzwonek na to, żeby wygrać nawet 6000 zł. To jest ogromna szansa. Takiej kwoty do wygrania no chyba jeszcze nie było. Przynajmniej jak ja prowadziłam program, to takiej kwoty do wygrania jeszcze nie było. Ja uważam, że tutaj zagadka jest bardzo trudna i po prostu musi taka osoba mieć szansę wygrać nawet 6000. Także teraz, kochani, razem ze mną apeluję, jeżeli jest osoba, która ma pomysł, wybiera ten numer telefonu. Widzicie ten numer, ale no może po prostu się zastanawiacie, czy wybrać, czy nie wybrać. Wybrać, trzeba wybrać, bo można zawalczyć o 6000. To co, wybieramy? Tylko teraz, błyskawicznie. 704, 304, 304. Poczekaj, Marcin, moment. Może ktoś teraz właśnie wybiera numer. Dopiero podyktowałam numer. Marcin, to jest zagadka, która wymaga czasu, a ludzie dopiero wrócili z pracy, o ile ktokolwiek w ogóle wrócił, bo są korki. No ja powiem wam, że już jestem naprawdę bardzo zdenerwowana, ale to nie przez to, że wy no nie dzwonicie, tylko przez to, że on chce tę zagadkę już likwidować. Bo to, że wy zadzwonicie, to ja wierzę, że ktoś w końcu wpadnie na pomysł, tylko oby zanim Marcin zlikwiduje tę zagadkę. Szybciutko, póki zagadka jest na ekranie, to wybieramy numer. Nie, Marcin, nie. Marcin mówi, że zapadła decyzja, jeżeli mamy zagrać jeszcze jakieś zagadki, to musimy kończyć. Ja nie kończę. 3 minutki, dobrze, no drodzy państwo. 3 minutki, moim zdaniem no przez 3 minuty nikt nie znajdzie tego słowa, bo w 3 minuty nie da się po prostu. Więc w takim razie to jest czas dla osoby, która ma już to słowo. To jest czas po prostu, żeby wybrać numer telefonu tutaj do mnie do studia, usłyszeć mnie w słuchawce telefonu. No i oczywiście zawalczyć o 6000 zł, no nie usłyszeć tylko mnie w słuchawce telefonu, prawda? Kochani, ja mówię teraz czas start i mam nadzieję, że się uda. Bo w przeciwnym razie reżyser po prostu powiedział, że skończy zagadkę, no a ja będę musiała się z wami pożegnać, bo tak jak powiedziałam, żadnej zagadki za 50 zł zamiast tej po prostu nie gram. No ale zagadka zostanie i tak zlikwidowana. Zegar wystartował, także kochani, w ciągu tych 3 minut musimy rozwiązać tę zagadkę. Jedna osoba jest mi potrzebna. No, 2,5 minuty. Ja wiem, że ten czas bardzo szybko nam zlatuje, ale musimy się zmobilizować. To jest czas dla osoby po prostu tej, która ma już rozwiązanie. No szybciutko, kochani, telefonujemy, wybieramy numer, nie zastanawiamy się, bo za chwilkę reżyser wyświetli rozwiązanie. Chociaż ja się nie zgadzam na to, no ale powiedział, że decyzja zapadła. Dał 3 minuty. Już teraz tylko 2. Kto wybiera numer? Kto ma słowo? 704 304 304 304. I uwaga, za chwilkę mam nadzieję, że kogoś usłyszę tutaj w studio. To reżyser ten nacisk tutaj wywiera, nie ja. Ja uważam, że trzeba było spokojnie czekać, nie naciskać, ale reżyser mówi, że decyzja zapadła, on zagadkę za 1,5 minuty zmienia. Da jakąś za 50 zł, bo po prostu nie mamy już czasu. Minuta i 20 sekund, ale uda się.
Jeżeli ktoś ma to słowo, to się uda. Teraz wybieramy numer. Kochani, nieraz ten numer trzeba wybrać ponownie, zwłaszcza jak jest niewiele osób przed telewizorem. Więc jeżeli ktoś ma pomysł na to słowo, to niech nawet ponownie wybierze numer, a na pewno się uda, ale teraz szybko, bo my już kończymy zagadkę. Mamy ostatnie 50 sekund. Nie ma naprawdę już czasu. Jedna sprytna osoba. 40 sekund. Dwadzieścia. Piętnaście. No. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... Kogo słyszę? Mam nadzieję, że ktoś sobie poradził. Trudna runda. Kochani, jedna osoba. Uwaga. No. Jeszcze zagadka jest, także szybciutko jeszcze możemy wybierać numer 704 304 304. No i żeśmy się doczekali, jest koniec programu. No ale dobrze, przynajmniej reżyser nie może teraz zmienić zagadki. Moment, teraz czekamy. No teraz to już nie mamy naprawdę wyjścia, musimy poczekać. Kochani, bo za moment po prostu będzie już za późno. No. Ja muszę usłyszeć to słowo w tej chwili, w tym momencie. Wiem, że jest trudno, ale liczę na to, że ktoś z was to jednak podjął wyzwanie, no i ma to słowo. Marcinku, tylko ja proszę, nie hałasuj. Moment. Już teraz nie mamy wyjścia i tak nie zmieścimy żadnej zagadki, więc musimy poczekać. Uwaga. Ja muszę odliczyć trzy chwilki na wybranie numeru. Nie szukajcie już tego słowa, bo już nie zdążycie. To jest czas na to, żeby wybrać numer telefonu. Dwa. Ja wiem, że trudna runda, bardzo trudna runda. Ale ktoś musiał to jedno słowo znaleźć. No nie ma możliwości, żeby nikt tego słowa nie znalazł. Kochani, nawet 6 tysięcy złotych mam dla osoby. No naprawdę rzadko się zdarza, żebym takie pieniądze proponowała. No, ostatnie dwie chwile. Jeden.
znalazł to słowo. Kochani, za moment kończę swoją część programu. Wiecie, że Monika będzie miała swoje zagadki po króciutkiej przerwie, także już teraz życzę wszystkim powodzenia, no ale najpierw życzę powodzenia no tutaj w programie ze mną, no, żeby się udało komuś za moment wygrać nawet 6000 zł. Za jedno słowo. Kto je znalazł? Może rzeczywiście ludzi jeszcze nie ma przed telewizorami. Za trudna ta runda, tak? No sama nie wiem, co jest przyczyną. Czy to, że nie ma ludzi, czy to, że runda jest za trudna. No może jedno i drugie. Gdyby więcej osób było przed telewizorem, no to większa szansa, że będzie zagadka szybciutko rozwiązana, tak? A tak czekamy, czekamy, jest koniec programu. Ja muszę teraz usłyszeć rozwiązanie. Momencik, 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 chwilkę jeszcze. Kochani, bo ja za moment kończę program i czy ktoś znalazł to słowo oprócz oczywiście reżysera? Ja muszę usłyszeć teraz odpowiedź. Wiem, wiem, Marcin, że już kończymy. Nie hałasuj, ja za chwilkę usłyszę dźwięk telefonu. Uwaga! Musimy kończyć program, także jedną osobę, no pilnie po prostu poszukuję takiej osoby, która ma to słowo, no bo nie chciałabym, żeby program po prostu zakończył się bez zwycięzcy, no. Naprawdę nikomu nie udało się tego słowa znaleźć, ani jednej osobie. No jeżeli tak, to rzeczywiście żałuję, że nie zgodziłam się, żeby zagadkę zmienić na jakąś łatwiejszą, no ale jednak przypuszczałam, że się znajdzie taka osoba. Kochani, jeszcze chwilkę czekamy, jeszcze chwilkę czekamy. Reżyserka, ja czekam do ostatniej sekundy, najwyżej troszeczkę chyba możesz przyciągnąć program. Najwyżej Monika no, troszeczkę poczeka. No, czekamy do ostatniej sekundy. Kto ma to słowo? Rzutem na taśmę wybieramy razem numer telefonu. Ale ostatni raz, dobrze? Dyktuję numery i trafia do mnie osoba do studia, która ma pomysł na zagadkę. 704, 304, 304. Uwaga! 6000 zł nawet możesz wygrać. Do kogo? Do kogo te pieniądze mogą powędrować? No? Ale to teraz. No? No kochani, szybciutko. Ostatnie chwile programu. Uda się, na pewno się uda. Chwilkę czekam, ale dosłownie chwilkę. Moment, moment, reżyserka, czekamy do ostatniej sekundy. Monika najwyżej, no, zgodzi się chyba, no, że 2-3 minutki później się pojawi.
No, mówi, że płakać nie będzie. Także spokojnie. I? Ile mamy czasu do końca? Minutkę, kochani, ostatnia minuta, także w tym czasie wszystko musi się wyjaśnić. Jeżeli masz słowo, to na twoim miejscu naprawdę bym nie czekała. Ja mówię czas start i zapraszam wszystkich teraz, którzy mają to słowo, do wybrania numeru telefonu. O ile taka osoba w ogóle jest, ja tak bardzo optymistycznie myślę, ale może taka osoba jedna chociaż się znalazła, która wpadła na pomysł, jak rozwiązać tę czwartą, naprawdę szóstą, naprawdę trudną rundę. Kochani, 40 sekund i tak naprawdę świetnie nam szło, żeśmy do szóstej aż rundy zabrnęli. I 6000 zł nawet można wygrać. Pół minutki. No i? Jedna osoba. Kto wybiera numer, kochani? 20 sekund. Uwaga. No. Kochani, budzimy się. Teraz wybieramy numer 14. Uwaga. Za chwilkę usłyszycie w studio. 7. 5, 3 i uwaga, kochani, kto trafia do studia, mam 0, czekam na osobę, która wygra nawet 6000 zł. Uwaga. No musi się udać, kochani, ktoś musiał znaleźć to słowo. No. Jedna osoba, kochani, kto? No. Uwaga, 3, ostatnie 3 chwilki i ja muszę wychodzić ze studia, 3, 2, no nie mają ludzie tego słowa, reżyserka mówi, mają, na pewno ktoś ma, jedna osoba, ktoś ma. Uwaga, muszę to powiedzieć, 1, 2. No kochani, szybciutko, ja muszę kończyć swoją część programu. No ja nie wyjdę stąd bez zwycięzcy po prostu. Uwaga! Kochani, ja muszę wychodzić ze studia. Co mam zrobić? Mam się z wami już pożegnać, tak? I zaprosić na program Moniki? No chyba będę musiała tak zrobić, no po prostu nie mam innego wyjścia, bo już tutaj koniec jest mojego programu, także za chwilkę pojawi się tutaj Monika po króciutkiej przerwie, dokończę z wami tę zagadkę. No i cóż, pozostaje mi życzyć wam wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że się wam wszystkim uda.
Jai. Dzień dobry, Monika Ordowska, witam was bardzo serdecznie, kochani, już zachęcam do wspólnej zabawy. Znów zrobiliście mi niespodziankę. Widzę, że to jest zagadka, która już była i teraz muszę ją zakończyć. Nie udało się Paulince, słuchajcie, zakończyć tej zagadki, ale zobaczcie, mamy 6 tysięcy. No właśnie, na to nie zwróciłam uwagi. Duża wygrana. W związku z tym musimy tę zagadkę doprowadzić do końca. Brakuje nam jeszcze 4 liter, tak? Podaj prawidłowe 5-literowe słowo na literkę D. I najważniejsza zasada to jest to, że litery w kolumnach nie mogą się powtarzać. Czyli w pierwszej kolumnie tutaj musi być D, tak? Na pierwszym miejscu jest D, na drugim miejscu nie może się powtórzyć A, E, E, U, R, Z, na trzecim N, S, U, E, B, na czwartym I, E, T, S, A, a na ostatnim E, R, O, Y, N. Kochani, mam nadzieję, że szybciutko sobie z tą zagadką poradzicie, że będzie tutaj za chwilkę na antenie osoba przygotowana, która mi poda prawdziwą, prawidłową odpowiedź, która tutaj jeszcze pasuje i zabierze taka osoba 6 tysięcy. Ja wam w międzyczasie przypomnę zasady. No i zapraszam do studia. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobrze, widzę, że najłatwiej nie jest. Wcale wam się nie dziwię, no bo tak, mamy już podane jakieś słowa. Tymi słowami się sugerujecie. Mamy co prawda podaną pierwszą literkę, czyli powinno być dosyć prosto to słowo znaleźć, ale z drugiej strony każde słowo pewnie, na które udaje wam się w danej chwili wpaść, jest wyeliminowane, dlatego że litery w poszczególnych kolumnach nie mogą nam się powtórzyć. Zastanówcie się, bo ja na waszym miejscu rozwiązałabym tę zagadkę w ten sposób, że po prostu pokombinowałabym z tą drugą literką. Jeżeli mamy już te dwie pierwsze literki, to może uda nam się znaleźć takie pięcioliterowe słowo. Danie, deser. Zobaczcie, jak to jest z tymi skojarzeniami. Pierwsze słowo, drugie słowo, takie samo, jeżeli chodzi o tematykę. Dłuto, dresy, dzban. No tutaj są już moja zasada co do skojarzeń legła w gruzach, bo zupełnie inne słowa mi podaliście na antenie. Dobrze, jeszcze jedno słowo i litery w poszczególnych kolumnach z wyjątkiem tej pierwszej literki nie mogą się, kochani, niestety powtórzyć. 704-304-304 to jest numer telefonu, który należy wybierać zarówno z komórek, jak i z telefonów stacjonarnych. No i jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was spróbuje odszukać to słowo. Da, de, du, dr, dz. Druga literka. Jaka może być ta druga literka? Może szybciutko sobie po prostu powiedzcie, jakie litery są możliwe tutaj do wstawienia. Wyeliminujcie te, których na pewno tutaj na drugim miejscu być nie może. No i spróbujcie poszukać jeszcze tej drugiej literki, która pasuje. Pięcioliterowe słowo, w którym na pierwszym miejscu musi być literka D. Drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. Tutaj litery w poszczególnych kolumnach nie mogą się powtórzyć. Może jeszcze raz przypomnę, żeby nie było żadnych wątpliwości, pomyłek i problemów. Jakie litery nie mogą się powtórzyć? W drugiej kolumnie na pewno nie może być A, E, E, U, R, Z. W trzeciej N, S, U, E, B. W czwartej I, E, T, S, A. A w ostatniej E, R, O, Y, N. 6 tysięcy złotych, nawet 6 tysięcy złotych do wygrania. No i w związku z tak dużą wygraną, wcale się nie dziwię, że reżyser zdecydował się dokończyć tę zagadkę. Kochani, ja nie ukrywam, że chciałabym przejść do swojego programu, no bo ja mam też jakiś plan programu, mam też przygotowane zagadki. No ale skoro tutaj walczymy o 6 tysięcy, to ja jeszcze chwileczkę zaczekam, uzbroję się w cierpliwość. Mam nadzieję, że zadzwoni do mnie jedna przygotowana osoba i po prostu powalczy o te 6 tysięcy, może po prostu 6 tysięcy zabierze. 704-304-304 to jest numer telefonu, który należy wybierać zarówno z telefonu komórkowego, jak i telefonu stacjonarnego. Danie, deser, dłuto, dresy, dzban.
Słuchajcie, dłużej czekać niestety nie możemy. Jeżeli masz jakiś pomysł, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Niestety reżyser mnie pospiesza i coraz bardziej się stresuje, no bo nie wiem, czy kochani nie jesteście w stanie odszukać kolejnego słowa? A może po prostu nikt tego słowa nie znalazł, co? Dobra, reżyser mówi, Monia, w porządku, zaczekamy jeszcze 10 chwil, sprawdźmy, jeżeli jest taka osoba, to mam nadzieję, że w ciągu tych 10 chwil się zgłosi. No sprawdźmy, ja mam nadzieję, że mimo wszystko się zgłosi tutaj do mnie do studia. Danie, deser, dłuto, dresy, dzban i co jeszcze? To jedno słowo, które jest warte nawet 6000 zł. Czekam cały czas na jedną propozycję. Zastanówcie się, kochani, jaka literka może być na drugim, trzecim, czwartym i piątym miejscu. Pierwsza litera jest podana, natomiast litery w poszczególnych, kolejnych miejscach nie mogą się powtarzać z danej kolumny, dobrze? Dobrze powiedziałam. Litery nie mogą się powtarzać w danych kolumnach, czyli na pierwszym miejscu musi być D, na drugim, jeszcze raz przypominam, nie może być A, L, E, R, Z, na trzecim N, S, U, E, B, na czwartym I, E, T, S, A, a na ostatnim E, R, O, Y, N. To jest tak, że na samym początku każdy miał jakiś pomysł, każdemu jakieś słowo mogło przyjść do głowy. To danie było bardzo proste do znalezienia. Ale im później, widzę, że z kolejnymi rundami tutaj coraz trudniej było o kolejną propozycję. Dlaczego? No bo na przykład ta literka A na drugim miejscu jest wyeliminowana. No zobaczcie, na ostatnim jeszcze A nie było. Dziwne. Tylko czy jest takie słowo, która kończy się na A, jeszcze na ostatnim miejscu można tę literkę A użyć. Na drugim i na przedostatnim już nie. Kochani, kto powalczy o nawet 6000 zł? Ja też przyjrzę się, ponieważ no to jest zagadka, którą graliście z Paulinką. Ja tutaj nie miałam za bardzo czasu nawet zastanowić się, jakie wyrazy można wstawić w nasze brakujące pola. Co jeszcze tu pasuje? Co jeszcze tutaj można wstawić? Reżyserka znalazła jedno słowo. Oni się cieszą, mówią, że zagadka jest do rozwiązania. Tylko że ja się zastanawiam, czy ta jedna osoba, która teraz stara się wybrać numer telefonu do studia, będzie w stanie ją rozwiązać. Czy ta jedna osoba wpadnie dokładnie na to słowo, o którym pomyślał reżyser? To jest możliwe. Dobra, kochani, więcej czasu nie mamy, niestety 7 chwil pojawiło się na ekranie. Ja mam swoje zagadki na dzisiaj przygotowane, dlatego nie będę tracić czasu na tę zagadkę, nie chcę przedłużać. Jeżeli jesteście w stanie tę zagadkę rozwiązać, po prostu szybciutko wybierzcie numer, trafcie do mnie i zabierzcie nawet 6000. A jeżeli nie jesteście w stanie, to ja za chwilkę zapraszam na proste zagadki, co prawda nie za takie pieniądze, no ale myślę, że też warto takie zagadki rozwiązać. Będzie ważna spostrzegawczość, już literki sobie odpuśćmy, refleks. Owszem, też się przyda. Jeżeli, kochani, chcecie wygrać mniejsze pieniądze, za moment będzie taka szansa. Na razie jeszcze pokombinujmy, no bo może jedna osoba, która właśnie wraca do domku, wróciła do domku, stara się rozwiązać tę zagadkę, może za moment taka osoba na to jedno słowo, na ten jeden wyraz wpadnie. 6000 zł i 6 chwil do końca. 704-304-304. Kochani, kto spróbuje, kto powalczy? Słuchajcie, ja dzisiaj do was jechałam, są straszne korki, ja wiem, wszędzie, nie wiem czy w całej Polsce, ale tutaj u nas strasznie dużo śniegu, strasznie dużo samochodów. No i jechałam dzisiaj do was dwa razy dłużej. Na szczęście zdążyłam. Wcale wam się nie dziwię, jeżeli stoicie teraz w korku, chcielibyście powalczyć o pieniądze, ale nie macie takiej szansy, bo nie potraficie, nie jesteście w stanie po prostu w tej chwili wrócić do domu. Natomiast jeśli ktoś już do domu wrócił, jeśli ktoś na przykład ma dzień wolny wyjątkowo, wykorzystajcie to, że większość osób chyba jednak męczy się ze śniegiem, męczy się z korkami. Dajcie sobie szansę, bo do wygrania jest nawet 6000 zł. Ja myślę, że naprawdę warto o te 6000 zł powalczyć w tej chwili. 5 chwil do końca, to jest ostatnia szansa, reżyser niestety mnie pospiesza. Mówi, że chciałby jak najszybciej tę zagadkę rozwiązać. Mam nadzieję, że sobie z tą zagadką poradzicie i za moment usłyszę mojego zwycięzcę. Danie, deser, dłuto, dresy, dzban. I co jeszcze? Czy można coś jeszcze ułożyć? No reżyser mówi, Monia, jest jeszcze jedno słowo, spokojnie, nie stresuj widzów. Tak, ale ja jeszcze nie wiem, jakie to jest słowo. Ja jeszcze żadnego nie znalazłam. Jeszcze sekundkę poszukam, ale nie wiem, czy będę tak w stanie szybciutko znaleźć. Tutaj też jeszcze staram się jakoś tę zagadkę omówić. Nie mam czasu, żeby tak patrzeć cały czas w ekran. Kochani, czy ktoś z was poradził sobie z tą zagadką? A może jest taka osoba, która podczas gdy spotkaliście się z Paulinką, znalazła to słowo, tylko po prostu nie wybrała numeru, bo sobie pomyślała, po co mniejsze pieniądze na przykład były, albo były jakieś inne przyczyny. Kochani, teraz jest szansa na dokończenie tej zagadki. Jeżeli jesteś w stanie, jeżeli pomyślałeś o takim słowie, które
pasuje, masz to słowo przygotowane, a najlepiej nawet zapisane na karteczce, to nie czekaj, tylko szybciutko bierz telefon komórkowy albo telefon stacjonarny i teraz w tej chwili wybierz numer. Nie czekajcie, słuchajcie, aż na ekranie pojawi się zero, bo wtedy ktoś inny może do studia trafić i może te pieniążki wam zabrać, a to jest aż 6 tysięcy. Walczymy o naprawdę dużą wygraną, czy ktoś spróbuje? Danie, deser, dłuto, dresy, dzban. I co jeszcze? No słuchajcie, coraz mniej czasu, na ekranie pojawiła się już cyfra 4, czyli 4 chwilki mamy do końca. Jeżeli jesteś w stanie w tym czasie tę zagadkę rozwiązać, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się tutaj do mnie i zabierz nawet 6 tysięcy złotych. Jeżeli masz problem, no to chyba jest problem, chyba jest jakiś problem, słuchajcie, z tą zagadką, no bo czekam jeszcze te 3 chwilki, no może niech rzeczywiście reżyser skończy tę zagadkę, przejdziemy do czegoś prostego za 50 zł, ale będą pieniądze chociaż do wygrania, no będziecie w stanie po nie się zgłosić, bo będziecie w stanie tę zagadkę na przykład rozwiązać, prawda? Już uprzedzam, że to będą zagadki dla osób spostrzegawczych, dla osób, które mają refleks. Szansa na 6 tysięcy złotych jeszcze jest, ale niestety musisz sobie z tą zagadką poradzić. Trzy chwilki. 704-304-304. Zdążysz, jeżeli masz to słowo, uda ci się na pewno, nawet 6 tysięcy złotych, ale kochani, od razu mówię, nie czekam dłużej niż te trzy chwilki. Jeszcze tylko trzy chwile, to jest ostatni moment na to, żeby się zgłosić po tak duże pieniądze, po tak dużą wygraną. Nawet 6 tysięcy złotych dla jednej osoby. Czy taka jedna osoba spróbuje? I dwie chwile, słuchajcie, coraz mniej czasu, naprawdę. Teraz trzeba wziąć telefon komórkowy, stacjonarny i błyskawicznie wybrać numer. No, kto spróbuje, kto powalczy? Danie, deser, dłuto, dresy. Dzban. No i tak, liczba mnoga jest już użyta tutaj. Może pokombinujcie, może jakieś słowo, gdzie kończy się to słowo na samogłoskę. A, jestem w szoku, naprawdę jestem zdziwiona, bo większość słów w języku polskim mimo wszystko samogłoską A się kończy, a tutaj jeszcze nikt takiego słowa nie podał. Na drugim i na przedostatnim miejscu tej literki A być nie może, także może o to chodzi, może nie jesteście w stanie znaleźć takiego słowa, które pasuje. Kochani, nawet 6 tysięcy złotych, 6 tysięcy złotych dla jednej osoby, tylko chciałabym już tę osobę usłyszeć. No jak, dwie chwilki nam zostały i 6 tysięcy złotych w dalszym ciągu jest do zebrania. Tylko musicie po prostu po te pieniądze się zgłosić, a przede wszystkim musicie znać prawidłowe rozwiązanie. Musicie być w stanie mi to rozwiązanie podać na antenie. 704-304-304. Danie, deser, dłuto, dresy i dzban. To są wasze pomysły. Czy usłyszę to ostatnie słowo, to najważniejsze dla nas słowo. Dlaczego? Dlatego, że walczymy o nawet 6 tysięcy złotych. Kochani, jeżeli wpadliście na taki pomysł, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierzcie numer telefonu do studia. 704-304-304. Walczymy o nawet 6 tysięcy złotych i nie ukrywam, że już bym chciała taką jedną przygotowaną osobę usłyszeć. No? Kto spróbuje? Jeszcze
jeszcze raz przypominam, jakie są zasady tej zagadki, bo być może ktoś właśnie wrócił do domku i w tej ostatniej chwili właśnie na to słowo wpadnie. Jeszcze raz, kochani, przypominam, szukamy słowa, które zaczyna się literką D. Jest to słowo pięcioliterowe. Na drugim miejscu nie może być A, E, E, U, R, Z, na trzecim N, S, U, E, B, na czwartym I, E, T, S, A, a na ostatnim E, R, O, Y, N. Czy udało ci się znaleźć takie słowo? Jedna ostatnia chwila, no i muszę kogoś usłyszeć. Słuchajcie, naprawdę musimy kończyć. Nie mamy nieskończenie dużo czasu na rozwiązanie tej zagadki. Ktoś po prostu musi tutaj do mnie szybciutko wpaść. Nawet 6000 zł dla jednej osoby. Kto ma słowo? Uwaga! Teraz, w tej chwili. Muszę je usłyszeć, kochani. Definitywnie kończymy tę zagadkę. Kto spróbuje? Zero? No? Masz przygotowane rozwiązanie? Wybierasz numer telefonu do studia? Bo jeśli nie wybierasz, to szanse na 6000 nie masz na pewno. Wie. No, szybciutko, kochani. 704, 304, 304. No, jedna osoba? Słuchajcie, walczymy o nawet 6000. Siedemset cztery. Słuchajcie, zmieniamy zagadkę. Reżyser powiedział, że już dłużej nie czekamy. Jest telefon, halo, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, poproszę o to słowo. Dowód. Dowód, czy się zgadza? O, W, U, D. Zgadza się, no i brawo, no i właśnie pani wygrała 100 zł. Dobrze. 5900, tak? Złotych do wygrania. Gramy o nasz bonus. Mam nadzieję, że jest pani przygotowana. Mamy 30 sekund na odpowiedź. Ja szybciutko przeczytam 5 bardzo prostych pytań. Proszę spokojnie odpowiadać. Czytam pierwsze pytanie. Uwaga. W jakim miesiącu obchodzimy Noc Kupały? Nie mam zielonego pojęcia. Proszę strzelać. Noc Świętojańska. Miesiąc. No nie, nie, czerwiec. No właśnie, nie był to lipiec. Około 20 czerwca zawsze obchodzimy taką noc świętojańską, noc kupały. Tak to się inaczej nazywa. No szkoda, że nam się nie udało. Wydaje mi się, że kolejne pytania były też bardzo proste, ale nagrodę gwarantowaną oczywiście pani otrzymuje. Bardzo pani gratuluję. Cieszę się, że udało nam się znaleźć takie słowo, które jeszcze pasowało, a my już szybciutko przechodzimy do kolejnej zagadki. Obiecałam wam, że będą to zagadki dla osób spostrzegawczych, dla osób, które mają refleks. No i teraz walczymy o kolejne pieniądze. Obiecałam również 50 zł. 50 zł jest do wygrania. Kochani, dziękuję bardzo.
Chociaż zagadka jest tutaj rzeczywiście najważniejsza, więc tutaj powinna być na pełnym ekranie tak naprawdę, kochani, 50 zł do wygrania, jedna różnica pomiędzy obrazkami do znalezienia. Piękna kobieta, nie wiem, czy panowie sobie poradzą z tą zagadką, myślę, że może jakaś pani spróbuje, jeżeli oczywiście, kochane panie, jesteście w stanie tutaj poszukać tej różnicy. Mam nadzieję, że sobie poradzicie, bo zagadka nie jest strasznie skomplikowana. Tak naprawdę teraz dopiero zaczęłam swój program, więc zaczynamy od pierwszej zagadki, która jest do rozwiązania, musicie mi zaufać. 50 zł do wygrania, jeżeli będziesz w stanie opisać mi możliwie dokładnie, ale ja też was strasznie męczyć nie będę, tę jedną różnicę, to błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia, podaj mi odpowiedź na antenie i zabierz 50 zł. A może pani spróbuje? Bardzo mi przykro, że z tym bonusem się nie udało, ale jeżeli jest pani w stanie rozwiązać kolejną zagadkę, to ja serdecznie zapraszam. Nie wiem też, ile osób jest przede wszystkim przed telewizorem. Wydaje mi się, że wszyscy stoją w korkach, nie mogą wrócić do domu. Jest coś strasznego, co się dzieje na drogach. Kochani, jeżeli jesteście w domu, to nie wychodźcie na zewnątrz. Teraz oglądamy program, wygrywamy pieniądze, zostańcie w domach. 50 zł za rozwiązanie naszej zagadki, no powiedziałabym pierwszej, ale muszę powiedzieć, że drugiej. 704-304-304, jeżeli zauważysz tę jedną różnicę, szybciutko wybierz numer telefonu do studia i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Analizujemy te dwa obrazki od góry do dołu. Jak wolicie od lewej do prawej, to też możecie, ale naprawdę dużo łatwiej się szuka, jeżeli robicie to od dołu do góry albo od góry do dołu. Mam nadzieję, że ktoś z was sobie z tą zagadką poradzi, szybciutko trafi do mnie do studia i możliwie dokładnie poda mi to miejsce, w którym ta różnica się znajdowała. Ja was nie będę męczyć, żebyście mi to jakoś strasznie dokładnie opisywali. Chodzi mi o to tylko i wyłącznie, żeby osoby, które tej różnicy nie znalazły, nagle ją zauważyły. To jak? Czy ktoś już widzi? No, jedna osoba. Kochani, 50 zł dla jednej osoby. Czy jest ktoś przed telewizorem? Czy ktoś próbuje? Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. No i na czym polega ta różnica? We włosach, nie wiem, czy to jest opaska, czy jakiś kwiatek żółty, w każdym bądź razie element jest mniejszy. No brawo, no bardzo, bardzo dobrze. To chyba była taka spineczka, czy ona była żółta, czy złota. Tutaj mogłabym z panem rozmawiać, ale niestety już pana nie słyszę. Tutaj reżyser uniemożliwił mi dłuższą rozmowę z panem, bo oczywiście pan wygrywa 50 zł. Serdecznie panu gratuluję. No i teraz coś bardziej w klimacie fashion, powiedziałabym. Kochani, znów kolejne pieniądze do wygrania. Jedna różnica pomiędzy obrazkami, coś tam w tle jest, także to nie jest tak proste. Kiedy jest czyste tło, to zdecydowanie łatwiej się szuka, bo skupiacie się na pierwszym planie. Dobra, ja poproszę pokazanie tej zagadki od razu na pełnym ekranie, tak żeby widzowie mogli się przyjrzeć, poszukać sobie na spokojnie, dobrze? Spróbujmy. No, tak jak powiedziałam, zagadki są najważniejsze. Ja chciałabym, żeby widzowie mieli szansę spokojnie sobie poszukać. No i proszę bardzo, kochani, ja was teraz nie rozpraszam. Jeżeli pozwolicie, to troszkę od czasu do czasu coś powiem. Zagadka wiecznie na takim pełnym ekranie nie będzie, także też szybciutko się zgłaszajcie, o ile będziecie oczywiście w stanie tę różnicę na antenie podać. Jedna różnica pomiędzy obrazkami. No i gdzie ta różnica się znajduje? Słuchajcie, dwie osoby błyskawicznie tutaj do mnie do studia trafiły, wygrały pieniądze. Szansa na kolejne pieniądze już jest. Nie stracicie tej szansy. Te pieniądze mogą być właśnie twoje, o ile jesteś w stanie odnaleźć jedną różnicę. Jeżeli nie jesteś sam w domu, to może warto kogoś poprosić o pomoc, może ktoś razem z tobą rozwiąże tę zagadkę. Czemu nie? Słuchajcie, chodzi o fajną zabawę. Przyłączcie się do fajnej zabawy, naprawdę. $50 do wygrania, jedna różnica pomiędzy obrazkami. No i znów, ja zazwyczaj robię tak, że po prostu analizuję te obrazki od góry do dołu, na spokojnie, kawałeczek po kawałeczku. Wy też tak zróbcie, mówię wam. Tak jest najłatwiej, najłatwiej się szuka. A kto szuka, ten znajdzie, tak? Jedna różnica pomiędzy obrazkami. No, kochani, już powinna być pierwsza osoba. Czy ktoś zauważył tę jedną różnicę? Nie traćmy czasu. Jeżeli widzisz, szybciutko wybierasz numer, trafiasz do mnie do studia i zabierasz 50 zł. Kto jest przed telewizorem?
Słuchajcie, ja cały czas jestem w studio, cały czas czekam na telefon i w każdej chwili możecie tutaj trafić. To, że zagadka jest na pełnym ekranie, to nie znaczy, że możecie sobie zwlekać i nie dzwonić. Jeżeli znacie prawidłowe rozwiązanie, naprawdę, ja w każdej chwili ten telefon mogę usłyszeć. 50 zł płacę za jedną różnicę pomiędzy obrazkami. Jeżeli widzisz, zgłoś się do studia. No i proszę, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Taki sznureczek od kołnierzyka jest dłuższy na jednym obrazku. Sznureczek od kołnierzyka, no brawo, doskonale to pani opisała. No świetnie, właśnie o to chodziło. Myślę, że większość osób mimo wszystko tej różnicy nie widziała. Oczywiście 50 zł dla pani, ja serdecznie gratuluję. No i dzięki pani, szybciutko lecimy dalej. Poproszę szybko o pokazanie kolejnej zagadki na ekranie. No i kochani, teraz coś dla, powiedziałabym, dla pani, ale nie wiem, czy panie będą w stanie tutaj się skupić. To jest analogicznie. Jeżeli panowie nie byli w stanie poradzić sobie z poprzednią zagadką, to teraz panie będą miały problem. Dobrze. O, widzę, że dwie różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. No to jest już zdecydowanie trudniej. Dwie różnice. Gdzie one mogą być? Dobra, słuchajcie, pokażmy to znów na pełnym ekranie. Może ktoś nagle zauważy te dwie różnice. Kochani, ja niestety nie mogę tego podzielić. Pamiętajcie, że jeżeli macie kompletną odpowiedź, czyli udało wam się znaleźć dwie różnice, to wtedy dopiero wybieramy numer telefonu do studia. Ja za jedną różnicę niestety zapłacić nie będę mogła. Przyglądamy się znów. Zagadka jest na pełnym ekranie, wykorzystajcie to, przyjrzyjcie się. Zagadka jest odrobinkę większa, także mam nadzieję, że ktoś z was sobie po prostu poradzi z nią i szybciutko trafi do mnie do studia. 704 304 304, tak jak mówiłam, w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Wykorzystajcie ten moment, kiedy zagadka jest powiększona. Szansa na 50 zł za podanie mi dwóch różnic. Nie czekajcie, aż ktoś inny was wyprzedzi. Jeżeli już znacie prawidłową odpowiedź, to już teraz łapcie za telefon i wybierajcie numer. Weźcie przykład z pani, która przed chwilką właśnie podała mi odpowiedź. Trafiła tutaj do mnie do studia, kiedy zagadka była na pełnym ekranie właśnie. Czasem wydaje wam się, że to niemożliwe, no bo skoro mnie nie widać, to zgłaszać się tutaj nie można, że nie wiem, że ja nie odbiorę telefonu, albo że nie będziecie mogli ze mną porozmawiać. Ja tak jak wam powiedziałam, jestem cały czas w studio, cały czas czekam na jedną osobę, na jednego gracza, który jest w stanie sobie z tą zagadką poradzić. Dwie różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. Walczymy o 50 zł. No ja wiem, drogie panie, że ciężko się szuka, nie musicie mi tego mówić. No ale może jakiś pan spróbuje, czy panowie to nie, niekoniecznie. Takich zagadek nie chcą rozwiązywać. No właśnie, to takie jest dyskusyjne. Reżyser no, zdecydował się pokazać tę zagadkę. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko ktoś z was sobie z nią poradzi. Może na przykład jakiejś pani ten pan się nie podoba, albo jakiś pan po prostu lubi na przykład na panów patrzeć. Proszę bardzo. No już powinien być mój zwycięzca, kochani. Czy ktoś odszukał dwie różnice. Jeszcze raz przypominam, że za jedną różnicę nie płacę. Także jeżeli jedną znalazłeś, to jeszcze nie wystarczy. Jeżeli trafisz do mnie do studia, podasz mi tę jedną różnicę, no to tylko ułatwisz zadanie kolejnej osobie, która tutaj do mnie trafi. Natomiast jeżeli podasz mi obydwie różnice, to masz gwarantowane pieniądze, które zabierzesz. 50 zł w tej chwili. No i jak, czy znajdzie się jeszcze jedna osoba? Kto jest przed telewizorem? Słuchajcie, mimo tych korków, śniegów, opóźnień, problemów, widzę, że walczycie, że jesteście przed telewizorem. No kilka osób już dzisiaj wygrało pieniądze. Czekam teraz na kolejnego gracza, na kolejną osobę.
idzie. Kochani, czy jest ktoś przed telewizorem? No szybciutko rozwiążcie tę zagadkę i lecimy dalej. Szkoda czasu. No i jak? Czy ktoś sobie z tą zagadką poradził? Zobaczcie, nawet się mieszcza tutaj. O, teraz to już w ogóle super. Dobra, dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Ktoś powinien już te dwie różnice odszukać, odnaleźć. Czy jest taka osoba, która chciałaby powalczyć o pieniądze? 50 zł za podanie dwóch różnic? Szybciutko analizujemy te obrazki od góry do dołu, dobrze? Kto wybierze razem ze mną numer? Szybciutko. 704, 304, 304 i 50 zł dla kogo? No? Czy ktoś widzi? Dwie różnice trzeba podać. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Rękawek jest krótszy na jednym obrazku i na tym kwadracie na oparciu brakuje takiego środka ciemnego. No, wszystko się zgadza. Brawo, doskonale. Muszę pani powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten rękawek, to tak nie widziałam tego, ale ten kwadracik rzeczywiście był świetnie widoczny. Tak się właśnie wygrywa pieniądze. 50 zł oczywiście dla pani. Serdecznie pani gratuluję. No i oczywiście zachęcam do wspólnej zabawy przy okazji kolejnej zagadki. Teraz kolejna zagadka pojawiła się na ekranie. No, bardzo mi się podoba, szczególnie kolor pomadki. Kochani, dobrze, powalczmy teraz o kolejne pieniądze. 100 zł widzę, pojawiło się na ekranie, ale dlaczego 100 zł? Dlatego, że szukamy trzech różnic. Zawsze musi być jakieś ale, zobaczcie. Teraz tutaj 150 zł, no po 50 zł za różnicę. Zmobilizujmy widzów do jeszcze poszukania, do tego, żeby jeszcze podjąć wyzwanie do szukania tych różnic. 150 zł, mogę poprosić? Dziękuję bardzo. Kochani, od razu pokażmy zagadkę na pełnym ekranie, tak żeby widzowie znów mogli szybciutko się przyjrzeć. Świetnie idzie. Jak pokazujemy zagadkę na pełnym ekranie, słyszę telefon za telefonem. Proszę bardzo. Kochani, szukamy trzech różnic pomiędzy tymi obrazkami. Nie bójcie się tego, może trzeba po prostu podejść bliżej do telewizora, poszukać, może trzeba kogoś o pomoc poprosić. Ja wierzę, że po prostu sobie z tą zagadką poradzicie. Ja jestem pewna nawet, bo fajnie, ja lubię tego typu zagadki, gdzie szuka się różnic, gdzie są obrazki, coś się tam dzieje na tych obrazkach. No ale słuchajcie, powiem tak, tutaj chyba może być problem, bo te różnice chyba nie są takie oczywiste. Zaraz, ja się przyglądam i powiem szczerze, że nie widzę jeszcze tej różnicy, nawet jednej. No ale od razu powiem, że ja nie jestem dobra w rozwiązywaniu tego typu zagadek. Poza tym mam dzisiaj co innego w głowie. Nie, wręcz przeciwnie, dziewczynkę, taką malutką. Jutro. No ja też już zamówiłam torcik. Dobrze, kochani, trzy różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. 150 zł do wygrania. Siedem, cztery, 304, 304. Znajdź trzy różnice pomiędzy obrazkami. 150 zł do wygrania. Kochani, czy ktoś spróbuje, czy ktoś powalczy? Jeszcze poczekajcie, zostawcie jeszcze tę zagadkę na pełnym ekranie. Dobrze, dajcie jeszcze moment widzom. No może ktoś się zmobilizuje, może ktoś zauważy. Kochani, tutaj trzeba chwileczkę popracować przy tej zagadce. To nie jest zagadka, którą można rozwiązać na kolanie. Tutaj trzeba się skupić, skoncentrować, poszukać.
naprawdę, dacie radę, ja w was wierzę. Trzy różnice pomiędzy obryskami. Jak do tej pory idziecie jak burza, słyszę telefon za telefonem, wszystkie zagadki są błyskawicznie rozwiązywane. Prawidłowo, słuchajcie, no bez błędów, to też ważne, no bo często słyszę na przykład masę telefonów, a nie udaje nam się jakiejś zagadki rozwiązać, a dzisiaj wszystkie zagadki rozwiązywane błyskawicznie. Teraz walczymy o 150 zł. Za odnalezienie trzech różnic, za rozwiązanie kolejnej zagadki, która jest na ekranie. Piękne jest to zdjęcie, no co mogę powiedzieć? Może ciężko jest się też skupić, nawet mnie jest się ciężko skupić, a panom to już pewnie w ogóle macie panowie pewnie problem, prawda? No bardzo, bardzo ładne zdjęcie. Gdzieś tutaj nasz grafik ukrył trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Walczymy cały czas o pieniądze, teraz 150 zł dla jednej osoby. Czy ktoś już widzi, kochani? No, 150 zł dla jednej osoby. Kto spróbuje? Słuchajcie, no musimy wracać. Niestety, zagadka znów jest troszeczkę mniejsza, ale mam nadzieję, że teraz też będziecie w stanie jeszcze się upewnić, gdzie te szczegóły się znajdowały. Może ktoś wykorzystał ten moment. Rzeczywiście łatwiej się szuka, kiedy zagadka jest odrobinkę większa. Lepiej wszystko widać. Wierzę w to, że ktoś sobie mimo wszystko poradził z rozwiązaniem tej zagadki. 150 zł do wygrania. Kochani, przede wszystkim nie wybieramy numeru, jeżeli nie widzimy wszystkich trzech różnic, dobrze? One nie są proste. Ja wiem, że będą osoby, które będą się złościć, krzyczeć, denerwować, że tutaj tych trzech różnic nie ma, że one są identyczne, no ale muszę wam powiedzieć, że są. Mam nadzieję, że za chwilkę, jak ktoś już trafi tutaj do mnie do studia i poda te różnice, to wszyscy je zauważycie, reżyser pokaże je w czerwonych kółeczkach, tak żeby każdy mógł zauważyć. Złapiecie się wtedy za głowę i powiecie, no tak, przecież to wszystko tak super widać. Czy super widać teraz, to nie powiedziałabym, bo ja jeszcze żadnej różnicy nie zauważyłam, a trzeba mi podać kompletną odpowiedź. Nawet jeżeli masz jedną różnicę, jeszcze nie wybieraj numer, bo ja nie płacę 50 zł za jedną różnicę, 100 za dwie, a 150 za trzy. Ja płacę 150 zł, ale za kompletną odpowiedź tej nagrody podzielić nie mogę. 150 zł, czy ktoś spróbuje? Jak to zrobić? Jak wybrać numer telefonu? Należy wybrać 704-304-304, aby mieć szansę na te pieniądze. Słuchajcie, a może się na przykład obawiasz, że nie wiesz, jak opisać te elementy? Nie przejmuj się, naprawdę. Wystarczy, że podasz mi miejsce. Różnica jest tu, określisz miejsce i już. Uznam, naprawdę, ja was nie będę męczyć, uznam też taką odpowiedź. Postarajcie się, może coś wam się wydaje, że na przykład coś jest innego. Może tak jest. No, kto spróbuje? 150 zł. Nie widzą ludzie. Wiesz, tutaj wystarczy, że jedna różnica będzie jakaś taka podchwytliwa, trudna do znalezienia. No i co, już nie jesteśmy w stanie tej zagadki rozwiązać. Czekamy. Czekamy, aż ktoś znajdzie, no bo trzy różnice trzeba podać. No, jak wam idzie? Czy znajdzie się jedna osoba, która będzie w stanie tę zagadkę rozwiązać? No, czy usłyszę telefon? Słuchajcie, reżyser na mnie krzyczy. Mówi, Monia, ostatni moment, musimy kończyć tę zagadkę. Zagadka była na pełnym ekranie i w sumie jeszcze nie usłyszałam odpowiedzi. Dziwne. No, ale trzy różnice są do znalezienia. A może ta zagadka była za krótko na pełnym ekranie? Może jeszcze widzowie się nie zdążyli przyjrzeć? Słuchajcie, reżyser nieugięty, zagadki na pełnym ekranie pokazać nie chce. Mówi, że już była szansa. No nie wiem, nie wiem, czy dobrze robisz, ale jeszcze zaczekam. No właśnie.
No patrzę, cały czas patrzę. Może tak zastanawiacie się, co ja robię, że tak patrzę w zupełnie inny punkt i nic nie mówię. Kochani, no bo staram się tę zagadkę rozwiązać, ale wcale wam się nie dziwię, no bo te różnice nie są tak proste do znalezienia. Chyba nie ma ani jednej różnicy, która by tak się rzucała na pierwszy rzut oka. A może my patrzymy w złe miejsca, kochani? No właśnie. Kto będzie w stanie sobie poradzić z tą zagadką? Kto ją rozwiąże? Dobra, słuchajcie, mam taki pomysł, spróbujmy. No skoro nie udało się z tym bonusem przed chwilką, może zmobilizuję to widzów do wybrania numeru, do tego, żeby się tutaj do mnie zgłosić. Poproszę o bonus w tym momencie. No trzy różnice, to niech będą 3000 do wygrania. Po 1000 za różnicę. Słuchajcie, zgodził się reżyser, sam widzi, że jest jakiś problem z tą zagadką. 150 zł gwarantowane i 2850 zł w bonusie, co oznacza, że możesz wygrać nawet 3000 zł za rozwiązanie tej zagadki. Czytam ci znów 5 bardzo prostych pytań. Jeżeli odpowiesz mi na nie prawidłowo, wygrywasz 3000, okrągłe 3000 zł już teraz. Szybciutko analizujemy, szukamy te dwa obrazki. Od góry do dołu porównujemy i jeżeli będziecie w stanie podać mi te trzy różnice, zapraszam do studia. Kochani, czy ja mogę poprosić jeszcze raz o to, żeby wrzucić tę zagadkę na pełnym ekranie? No bo wydaje mi się, że kiedy pojawiły się 3000, to więcej osób się zainteresuje zagadką, a kiedy ona jest tutaj troszeczkę mniejsza, to trudniej się szuka. Może będą chcieli poszukać, tylko dajmy zagadkę w powiększeniu. Super, bardzo dziękuję. Uwaga, na ostatni moment skupmy się. 3000 zł, nawet o takie pieniądze możesz powalczyć, ale musisz spróbować odszukać te trzy różnice. Jeżeli nie jesteś sam, nie jesteś w stanie sobie z tą zagadką poradzić, no nie wiem, no może trzeba kogoś po prostu o pomoc poprosić. Nie bójcie się tego, no walczymy teraz o takie pieniądze, że na pewno jest się czym dzielić, prawda? 3000 zł dla jednej osoby, która najszybciej odszuka te trzy różnice, najszybciej się do mnie zgłosi z prawidłową odpowiedzią. Kochani, umówmy się, to jest ostatni raz, kiedy zagadka jest na pełnym ekranie w powiększeniu. Nie będę mogła dać więcej czasu, żebyście mogli się jej przyjrzeć. Dotychczas to pomagało. No, słyszałam telefon za telefonem bardzo szybko, kiedy tylko zagadka pojawiła się na pełnym ekranie, zgłaszaliście się tutaj do mnie. Wierzę, że teraz też tak będzie. Mam nadzieję, że nigdzie nie wyszliście. Po co wychodzić z domu, kochani? Strasznie dużo śniegu, korki, same problemy, zimno. Przyglądamy się, ostatni raz zagadka jest w przybliżeniu. Może teraz dojrzysz te różnice, szybciutko. No, jeszcze chwilkę, jeszcze zostawcie zagadkę na pełnym ekranie, to pomaga. Najczęściej słyszę odpowiedź dosłownie za chwilkę. Kochani, no wystarczy, że... No zobaczcie, wystarczy, że widzowie nie widzą jednej różnicy i już szanse na 3000 zł nie mają. Czy to nie jest za trudna zagadka na dzisiejszy wieczór? No nie wiem, gdyby nie ten śnieg, gdyby rzeczywiście wszyscy dotarli do domów przed godziną 18, to już by było po zagadce. A która godzina? Późno już chyba. No właśnie. No ale może ktoś właśnie teraz wraca. No może za chwilkę kogoś usłyszę. Jeszcze moment, dajcie jeszcze chwilkę. 3000 zł, ale uwaga, trzy różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. A może ktoś z was wybierze teraz razem ze mną numer?
tylko osoba, która znalazła te trzy różnice, dobrze? Innej osobie zapłacić nie będę mogła. Jeżeli masz jedną, dwie różnice, nie wybieraj numer, słuchajcie, to jest bez sensu, bo naprawdę tej wygranej nie będę mogła podzielić. Ostatni moment. Słuchajcie, kiedy zagadka jest na pełnym ekranie. Dobra, dyktuję numery. 704, 304, 304. Dobra, słuchajcie, musicie teraz wybrać numer, kochani. Niestety nie mamy więcej czasu. Muszę teraz usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Kto spróbuje? Kto powalczy? 704, 304, 304. Czy komuś z was udało się odnaleźć trzy różnice? Daj na tę ostatnią szansę 5000 zł. Bardzo proszę. Ale widzisz, że jest problem z tą zagadką. Jeśli dasz 5000, zobaczysz, że ktoś wybierze numer. Ktoś się postara. Nie, no ludziom się nie chce szukać, no. Mówię ci. Ale jak dasz 5000, to ktoś się zmobilizuje. Gwarantuję ci to. Daj w bonusie 5000 zł. Uwaga, dobra, zgodzili się. Na ostatni moment, ostatnia szansa, ale wygrana naprawdę duża. Nawet 5000 zł możesz wygrać. Przypatrzcie się. Piękne zdjęcie, piękny obrazek. Ja wiem, że tutaj ciężko się szuka tych różnic. Ale może jedna osoba sobie z tą zagadką poradzi. Tutaj gdzieś te trzy różnice są ukryte. One wszystkie trzy są trudne do odnalezienia, ale wydaje mi się, że ta jedna jest naprawdę sprytnie ukryta. Stąd nie słyszę telefonu. No ale widzowie jej po prostu nie widzą. Patrzymy na coś zupełnie innego na tych zdjęciach. Zresztą wcale się nie dziwię, że widzowie nie są w stanie się skoncentrować. No i jak, kochani, czy ktoś spróbuje? Kto jest przed telewizorem? 704, 304, 304. Dobra, kochani, no nawet 5000 zł płacimy za tę zagadkę. Kto spróbuje? No wiem, tylko że te trzy różnice. Dobra, jeżeli widzisz trzy różnice, wybierz szybciutko numer telefonu do studia. Kochani, walczymy o nawet 5000 zł. Naprawdę duże pieniądze. Wydaje mi się, że ja nie powinnam was namawiać, przekonywać, żebyście tutaj do mnie się zgłosili, żebyście ze mną przez moment porozmawiali, bo po 5000 zł na pewno ktoś chce się zgłosić. Szybciutko, 704, 304, 304. Jeżeli widzisz, zgłoś się do studia. Zgłoś się do studia już teraz. 5000 zł, nawet tyle możesz wygrać. Kto spróbuje? Słuchajcie, trzymam kciuki, musi się udać.
No chyba jest jakiś problem. Moment, poczekajmy jeszcze chwilkę. Reżyserka, jeszcze moment, dobrze? Kochani, trzy różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. 704, 304, 304. Czy ktoś z was spróbuje, czy ktoś z was podejmie wyzwanie? Szybciutko. Słuchajcie, to jest naprawdę ostatnia szansa na rozwiązanie tej zagadki. Niestety reżyser mnie pospiesza. Ja się strasznie już denerwuję. Mam nadzieję, że ktoś po prostu spróbuje i się uda. 5000 zł dla jednej osoby. Kochani, jest 17:55 i 40 sekund. Umówmy się, że do godziny 18 musimy tę zagadkę rozwiązać. Ktoś z was powalczy o nawet 5000, ale do godziny 18. Dobrze, zegar pojawił się w lewym górnym rogu. Jeżeli macie inaczej ustawione zegarki, patrzcie na ten zegar. Ten jest ważny i mam nadzieję, że ktoś z was próbuje, że ktoś za moment trafi do studia. 704, 304, 304. Jedna sprytna osoba. Czy ktoś spróbuje? 17:56 i kilkanaście sekund. Do godziny 18 macie czas. Ale to jest czas na wybieranie numeru, kochani. Jeżeli teraz włączyliście telewizor, staracie się w tym czasie rozwiązać tę zagadkę, no to naprawdę musicie się bardzo pospieszyć. Jeżeli idzie wam średnio, to myślę, że może się nie udać. Chyba, że macie pomoc. Na przykład kilka osób rozwiązuje tę zagadkę. No nie wiem, jak dojdziecie do, jaką metodą dojdziecie do prawidłowego rozwiązania, w jaki sposób znajdziecie tę trzecią, najtrudniejszą różnicę. Dla mnie najważniejsze jest, abym możliwie szybko usłyszała prawidłowe rozwiązanie. Kto spróbuje? Kto powalczy? No, jedna osoba z trzema różnicami musi tutaj do mnie trafić. Tylko kto? Do godziny 18 czekam. Jest szansa na nawet 5000 zł. Kto spróbuje? Słuchajcie, jeszcze przez mniej niż 3 minuty mogę zaczekać. Po tym czasie już niestety nic nie będę mogła zrobić. Daj sobie szansę. Do godziny 18 mogę jeszcze zaczekać. Kto spróbuje? Trzy różnice pomiędzy obrazkami. No, 18 już za moment, dwie minutki dosłownie. Czy ktoś z was wybiera numer, kochani? Ja was chyba nie muszę namawiać was, nie muszę was jakoś mobilizować. Wystarczy, że macie duże pieniądze do wygrania, to was powinno zmobilizować, żebyście szybciutko się do mnie zgłosili, prawda? 704, 304, 304, 5000 zł, nawet tyle możesz wygrać. Pięćdziesiąt osiem i 30 sekund. Kochani, za moment będzie za późno. Za chwilkę wyświetlą te różnice w tych czerwonych kółeczkach i ktoś z was straci szansę na nawet 5000 zł. Kto próbuje? Minutka, minutka na rozwiązanie tej zagadki. Czy ktoś z was wybiera numer telefonu? 704-304-304. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś, to teraz musisz to zrobić. No uda się, na pewno się uda. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która próbuje, która walczy, która przede wszystkim znalazła, to za chwilkę na pewno z taką osobą porozmawiam. No, 15 sekund.
czekamy, reżyserka, czekamy jeszcze chwilkę, dajcie mi moment. No nie, zaczekajcie jeszcze chwilę. Nie, no musi się udać, moment. Uwaga, 5000 zł. Za trudną zagadkę. Dla? Dla kogo? Nie no, ludzie nie widzą tej trzeciej różnicy, mówię ci. Ona jest za trudna. Dobra, jest po 18. Daj na pełen ekran jeszcze na moment. No wiem, że mieliśmy już nie pokazywać, ale może ktoś właśnie wrócił do domu. Jest godzina 18. Chcę spróbować znaleźć, no chcę powalczyć, ale jeżeli ta zagadka jest taka malutka, a ktoś ma mały ekran, no to zastanów się, byłbyś w stanie ją rozwiązać? Dajcie na pełen ekran jeszcze na moment, na sekundkę, szybciutko. Szybciutko pokaż i za moment ściągamy, rozwiążemy tę zagadkę i lecimy dalej. No? Poproszę bardzo. No, ostatni raz, więcej już nie będę pokazywała. I powiększ troszeczkę, super. Teraz podejdźcie do telewizorów, przypatrzcie się, porównajcie szybciutko od góry do dołu. Na pewno się uda, no wierzę, że jedna osoba sobie z tą zagadką poradzi. Te różnice gdzieś tu są, tylko niestety musimy kończyć. Ostatnia szansa na rozwiązanie tej zagadki, do wygrania nawet 5000 zł. 704, 304, 304. Ostatnia szansa na naprawdę duże pieniądze. Kto spróbuje? Masz dwie różnice. Postaraj się znaleźć tą trzecią. Tutaj reżyser nie chce nam ułatwić troszeczkę zadania, nieugięty jest, ale wierzę, że ktoś z was mimo wszystko znajdzie trzy i za chwilkę kogoś z was usłyszę. Tylko szybko, dobrze? Pospieszcie się. 704, 304, 304. I jak wam idzie? No szybciej, kochani, szybciutko. Pomogło ci to, podejść bliżej do telewizora, porównaj, ta zagadka jeszcze jest odrobinkę większa, także szansa na odnalezienie tych różnic jest zdecydowanie większa. Za chwileczkę znów będzie malutka, a już więcej na pewno reżyser nie zgodzi się nam jej pokazać w powiększeniu. Reżyserka, jeszcze chwilkę, dajcie mi jeszcze. Nie no, słuchaj, tutaj liczy się każda chwila. No może ktoś teraz właśnie przysiadł przed telewizorem i szuka. No nie mogę takiej osobie zabrać szansy. Uwaga, kochani, pospieszcie się, bardzo was proszę, bo reżyser się już denerwuje. Porównajcie jeszcze, podejdźcie bliżej. No zerknijcie na ekran z bliska. No może coś wam tam nie pasuje w jakimś miejscu. Przyjrzyjcie się, zapiszcie sobie. No ja wiem, że nie ma czasu, ale zapiszcie sobie naprawdę te różnice na karteczce. No bo tutaj trafiacie do studia, jest stres, jest mało czasu i często zdarza się, że nie jesteście w stanie podać odpowiedzi, którą przecież znaliście, prawda? No uwaga, kochani, no bo niestety musimy kończyć, to jest ostatnia szansa. I tak ta zagadka nam się tutaj troszeczkę przedłużyła. Chcę usłyszeć teraz mojego zwycięzcę, w tej chwili. 5000 zł w dalszym ciągu do wygrania. Kto spróbuje? 704, 304, 304.
Jeszcze jest szansa. Każdy jeszcze ma szansę. Nie usłyszałam jeszcze rozwiązania. Nie usłyszałam w ogóle telefonu. No myślę, że tutaj problem jest z tym, że widzowie po prostu nie widzą którejś różnicy. No bo ja już bym usłyszała telefon. Słuchajcie, to nie jest zagadka słowna na przykład, gdzie jest jedno słowo rozwiązaniem i nie trzeba, nie wiem, no... Nie trzeba tak strasznie angażować w to, w tą zagadkę, prawda? Tutaj przy tego typu zagadkach po prostu, jak jedna osoba widzi, no to po prostu wpada do studia i rozwiązuje ją, tak jak było przed chwilką. Kilka po kolei, szybciutko rozwiązywane zagadki przez was. No tutaj jest jakiś problem. No widzę, że jest problem. No dobrze, a nie możesz odjąć tej jednej różnicy? Reżyser mówi, że nie. Ale może, zastanów się jeszcze. No bo jest szansa na 5000 zł, ale jeśli na przykład wszyscy widzowie, którzy są teraz przed telewizorem, mają dwie różnice albo jedną, no to nikt nie ma szansy. Ja chciałabym bardzo dzisiaj oddać te pieniądze. Możesz coś zrobić? No zrób coś, zrób. No nie wiem, pokaż, że można za dwie różnice też wygrać pieniądze. Może nawet mniejsze. Albo takie same. Dobrze, jeszcze zaczekam. Dobra, daj 10 chwil i rozwiążmy tę zagadkę. Jeżeli ktoś jest w stanie, to w ciągu tych 10 chwil na pewno tutaj do mnie do studia trafi. Kochani, jeszcze raz przypominam, przyglądamy się obrazkom, szukamy trzech różnic, zapisujemy trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami analizowanymi od góry do dołu, szybciutko zapisujemy na karteczce, wybierając numer karteczkę mamy przy sobie. Kiedy trafiacie do studia, czytamy z karteczki te trzy różnice i zabieramy nawet 5000 zł. 10 chwil. Dziewięć, czas biegnie strasznie szybko, kochani, pospieszcie się. No trzy różnice, tutaj trzeba te trzy różnice znaleźć. Czy ktoś z was jest w stanie je odszukać? 5000 zł, nawet 5000 zł dla jednej osoby. Ostatnia szansa, kto spróbuje, kto powalczy? 704, 304, 304. Dziewięć chwil, kto widzi, kochani, czy jest taka jedna osoba przed telewizorem? 704 304 304. Za moment będzie za późno. Pospieszmy się. No? Osiem chwil? Czy ktoś powalczy? Słuchajcie, to jest ostatnia szansa. Pospieszcie się, bardzo was proszę. No ludzie nie widzą tej jednej różnicy, jest problem. Zróbcie coś, no weźcie, ułatwcie troszeczkę zadanie. No nic nie tracimy, naprawdę. Pokażę, że można za dwie różnice wygrać nawet 5000 zł i zobaczę, że usłyszę telefon bardzo szybko. Reżyserka. Czekamy. O, reżyser mówi, słuchajcie, no musi być wezwanie, 5000 zł, no. Dobra, no co ja mogę powiedzieć? No przecież nie powiem, widzowie, dzwońcie po dwie różnice, kiedy ty się na to nie zgadzasz. Prawda? No bo nikt nie wygra tych pieniędzy, bez sensu. Ach, no nie jest to łatwa zagadka, ja sobie z tego zdaję sprawę. Zobaczcie, tutaj są
No bardzo dużo jest tych szczegółów. Ciężko jest się skoncentrować. Ja tak jak mówiłam, no panowie tutaj na pewno sobie z tą zagadką nie poradzą. Ja nie wierzę, żeby jakiś facet tę zagadkę rozwiązał. No bo ciężko jest się skoncentrować. No spójrz sam. Nawet ja nie jestem w stanie. Kochani, 5000 złotych, nawet 5000 złotych, ale reżyser zadania nam ułatwić nie chce, mówi Monia. 3 różnice zostają, 6 chwil daje na rozwiązanie tej zagadki. No to ja po prostu wierzę, że ktoś w tym czasie się tutaj zgłosi i 5000 złotych zabierze. 704-304-304. No gdyby ktoś widział, to na pewno już bym taką osobę usłyszała na antenie. Nie no, ludzie nie widzą tej trzeciej, mówię ci, no jest problem. Kochani, jest szansa na nawet 5000 złotych. Czekam jeszcze 5 chwil, aż ktoś z was po prostu podejmie tę decyzję. Weźmie telefon, wybierze numer, trafi do mnie do studia i pode mnie odpowiedź. Zapisałeś sobie tę odpowiedź na karteczce, żeby nie było pomyłki? Mam nadzieję, że będzie dzwonić osoba przygotowana. Ja jestem przygotowana, żeby te 5000 złotych oddać, a wy musicie być przygotowani, aby podać mi prawidłowe rozwiązanie. To teraz razem wybierzmy numer, ale tylko te osoby, które są przygotowane. Uwaga, komórki, telefony stacjonarne macie przy sobie? 704-304-304. I 4 ostatnie chwilki. Słuchajcie, dłużej czekać nie możemy. No muszę usłyszeć jedną osobę, która tutaj do mnie do studia po prostu trafi. 5000 złotych. Nawet o takie pieniądze walczymy. Czy ktoś spróbuje? 704-304-304. No i jak? Jedna osoba? Słuchajcie, nie traćmy czasu, szybciutko, 4 chwilki nam zostały. No? Kto spróbuje?
No, kochani, 5000 złotych czeka. Ja też czekam, już jestem troszkę podłamana, no bo nie wiem, czy po prostu ta zagadka jest za trudna, nie jesteście sobie w stanie z nią poradzić, a może nie wiem, część osób poszła odśnieżać, albo część osób nie może wrócić do domu i teraz naprawdę jest niewiele osób przed telewizorem. Dwie chwilki. 5000 złotych dla jednej osoby, ale takiej osoby, która ma refleks, jest spostrzegawcza. No poradziła sobie z tą zagadką. Czy jest taka osoba przed telewizorem? Nawet 5000 złotych do wygrania. Czy ktoś może porównać szybciutko te obrazki? Kochani, już się nie mogę doczekać, żeby komuś z was oddać te pieniądze. Jeżeli rozwiążemy tę zagadkę teraz, za sekundkę przejdziemy do kolejnych zagadek. Ja widzę, że jest problem z tą zagadką. Cały czas proszę reżysera, żebyśmy troszeczkę ułatwili zadanie, ale on jest nieugięty. No słuchajcie, mówi nie. Ja jeszcze mało tego powiem. Ja czekam tylko jeszcze ten moment i muszę usłyszeć odpowiedź. Ja ci mówię, no mówię ci naprawdę, że to nie ma sensu. No gdybyś dał dwie różnice, to byłoby prościej. No ktoś by tutaj trafił. Dałbyś szybciutko takie szybkie odliczanie i gwarantuję ci, żebyśmy usłyszeli telefon. No dobrze, wiem, no ale już się nie mogę doczekać. Dobra, kochani, jeszcze ostatni moment. Czy ktoś widzi te trzy różnice? Musimy kończyć, słuchajcie, naprawdę, muszę usłyszeć odpowiedź. 5000 złotych. Znasz odpowiedź? Teraz wykorzystaj ten czas, że zagadka jest jeszcze na ekranie, że jest 5000 złotych nawet do wygrania. Jeżeli widzisz trzy różnice, wybierz teraz numer 704 304 304. No, słuchajcie, ostatni moment. Uwaga, kto tu trafi? Teraz, w tej chwili. Mamy zero? Kto spróbuje? Szybciej. No?
Uwaga! No słuchajcie, reżyserka, nie mamy wyjścia. No nie, musicie się zgodzić. No widzisz, że jest problem z tą zagadką. Co ja mam zrobić? No ja mogę sobie ewentualnie, wiesz, pokazać inną zagadkę, no tak? Reżyser mówi, dobra Mania, przestań marudzić, 2 minutki i tylko w tym czasie jest możliwe, aby zgłosić się po 5000 zł z 2 różnicami. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrze kochani. No wymarudziłam. 2 różnice pomiędzy obrazkami do znalezienia. 2 minutki macie na to, aby się tutaj zgłosić, czyli czas jest ograniczony. To nie jest tak, że możecie się zgłaszać cały czas. Tylko 2 różnice, 5000 zł do wygrania w dalszym ciągu. Zegar niestety wystartował, zobaczcie, nie czekali, aż powiem czas start. 1 minuta i 50 sekund do końca, jeżeli odnalazłeś 2 różnice. Nie szukaj tej trzeciej. Ja wiem, że wy często ambicjonalnie podchodzicie do tych zagadek i chcecie na siłę po prostu mi podać tę 3 różnicę, kiedy ja o nią nie proszę. Teraz i tak płacę nawet 5000 zł, ale za 2 różnice. Masz 2 różnice, szybciutko zgłoś się do studia, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz nawet 5000 zł. 1,5 minutki to jest idealny czas na wybranie numeru. Kto wybiera? 704, 304, 304. Minuta 20 sekund. Ach. Minuta, 10 sekund. Kto wybiera, kochani, szybciutko, do wygrania nawet 5000 zł? Minutka, no uda się, jeżeli widzisz 2 różnice, super, no czekam teraz na odpowiedź. Jak długo jeszcze mogę czekać? Minutkę, nawet nie całą, szybciutko. Podajesz mi 2 różnice, możliwie dokładnie oczywiście to opisuję, że nie będę tutaj strasznie was męczyć i pytać, a dlaczego tutaj, a co tutaj, a i tak dalej, co do milimetra. Nie musicie mi tego opisywać, a tak mniej więcej, no co wam się wydaje? Szybciutko, 40 sekund, kto zdąży? 2 różnice. Które to różnice? Gdzie one są? Kto mi powie? 30 sekund? Dwadzieścia pięć sekund. Analizujemy te obrazki od góry do dołu, szybciutko szukamy różnic. 2 różnice gwarantują ci naprawdę pieniądze. No, nawet 5000 zł możesz wygrać. Codziennie ktoś wygrywa w tym programie pieniądze. Czy za chwilkę usłyszę ten jeden telefon? Kochani, ostatnie sekundy. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i... No teraz musi się udać. 2 różnice. Tylko 2. No. No szybciej, szybciej, szybciej. Nie mówcie mi, że nikt nie zauważył 2 różnic. A może po prostu wszyscy darowali sobie tę zagadkę, bo szukaliśmy 3? Czy jest to możliwe? Nie, dobra, kochani, nie chcę o tym myśleć nawet. 2 różnice do znalezienia. Czy ktoś je odnalazł? Czy jest taka osoba? No ale teraz, w tej chwili, uwaga! No? Szybciej, kochani, szybciej! No? 704, 304, 304, pospieszcie się! No? No wiedziałam, że tak to się skończy. No skąd ja wiedziałam? No tak, dobra, kochani, 2 różnice ktoś znaleźć musiał. Mamy jeszcze chwilkę do końca programu. Uda się, musi się udać. Jeżeli wiesz, jeżeli odnalazłeś 2 różnice, błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz nawet 5000 zł. Kto jest teraz przed telewizorem? Kto walczy? Kto próbuje? Czy ktoś sobie z tą zagadką poradził? Czy jest taka jedna osoba? 704, 304, 304.
No nie ukrywam, że chciałabym już możliwie szybko usłyszeć tę jedną odpowiedź. Kto da radę? Kto spróbuje? Kto się jeszcze nie poddał? Słuchajcie, za moment się z wami będę musiała pożegnać. Dzisiaj już szansy na pieniądze, na wygranie tych pieniędzy nie będzie. To jest ostatnia szansa w naszym programie. Nie ma programu po mnie. Już ja jadę do domku, Paulinka już jest w domku. Już, kochani, szansa dopiero jutro. Od razu powiem, że spotkam się z wami 15:45 i serdecznie zapraszam na program. Dobrze, ale szansa jeszcze na 5000 zł jest. Czy ktoś spróbuje? Uwaga, kochani, no bo muszę... Dobra, ja dam 3 chwilki od siebie. Dwie różnice, nie szukaj tej trzeciej. Muszę usłyszeć dwie różnice, dobrze? Możliwie dokładnie opisane, szybciutko. 704, 304, 304, 3. Dwa. Dwa, kochani, no muszę kończyć program, muszę pokazać wam za chwileczkę jedynkę. Czy ktoś z was jeszcze powalczy o te 5000 zł? Kto jest przed telewizorem? No szybciutko, bierzemy telefon, jeżeli macie te dwie różnice, dajcie sobie szansę, wybierzmy razem numer, dobrze? Uwaga, 704... 304 304. I jeden. Moment, reżyserka, moment. Uda się, zobaczysz, że się uda. Jeszcze chwilkę. Kto tu się zgłosi po nawet 5000 zł? No. Jedna osoba, szybciutko. Teraz. Dobra, ile jest czasu do definitywnego końca programu? Ojej. Dobra, minuta 30, musimy się zmieścić jakoś w tym czasie. Czas start. Teraz czekam na telefon. Może ja po prostu za dużo gadam. Dobra, ja już nic nie mówię. Minuta 25 sekund. Powiem tylko tyle. Dwie różnice i nawet 5000 zł do wygrania. Dla jednej osoby. Dla kogo? Minuta? Kto wybiera numer? Szybciutko, kochani, muszę usłyszeć te dwie różnice w tej chwili. No, 3, 2, 1. Uwaga. No, kochani, szybciutko. Uwaga.
kochani, to teraz musi nastąpić, no szybciutko. Ostatni raz dyktuję numer, a wy szybciutko wybieracie. Kto wybiera razem ze mną? Uwaga, 704, 304, 304. Nie mówcie mi, że nie ma jednej osoby, która nie znalazłaby dwóch różnic. No na pewno jest, ja rozumiem, że trzech nie widzicie, ale dwóch, na pewno jest taka osoba, która znalazła dwie, tylko może ta osoba po prostu nie zgłasza się tutaj po te pieniądze. Jest nawet 5000 zł do wygrania. Czy nie chcesz powalczyć o te pieniądze? No. Dobra, kochani, ostatni raz dyktuję wam numer telefonu i muszę kogoś usłyszeć. Teraz już nie ma żartów. Jesteście przygotowani? 704 304 304 304. Ostatni raz, uwaga! Już teraz nic nie mówię, teraz czekam tylko na dźwięk telefonu. No. I? No, 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 no. Teraz, 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 teraz. Słuchajcie, no musi się udać. No ja trzymam kciuki. 5000 dla kogo? Szybciej, 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 szybciej. Czy usłyszę ten jeden telefon teraz? Ja naprawdę muszę się już z wami żegnać, kochani. Trzymam kciuki, strasznie jestem zestresowana. Nie wiem, nie wiem. No, uwaga, jedna osoba. No szybciutko, 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 kochani. Halo, halo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Brakuje bransoletki na ręce i brakuje jednego guziczka tam w tle. No doskonale, no doskonale, bardzo się cieszę, że pan podał. No i tutaj jeszcze jedna różnica była w ramionczku, tak? Dobrze, ale dwie różnice pan podał. Oczywiście ma pan nagrodę gwarantowaną, 30 sekund teraz na odpowiedź. Czytam panu 5 bardzo prostych pytań. Uwaga, pytanie pierwsze. W jakim miesiącu obchodzimy walentynki? Luty. Kto napisał powieść Łysek z pokładu Idy? Szkoła podstawowa. Konopnicka. No nie, nie. Gustaw Morcinek. No może pan nie jest w klimacie szkoły podstawowej, książka z podstawówki. Tutaj pewnie dzieci by bardziej wiedziały, ale ja panu serdecznie gratuluję, bo wygrał pan nagrodę gwarantowaną. No i mam nadzieję, że jutro spotkamy się oczywiście o 15:45. Miłego dnia i do zobaczenia.